kolejnym module Forum Przyszłości Kultury. Jest to rodzaj slamu, maratonu, spotkania, które dedykowane jest poszukiwaniu skutku w sztuce. W ostatnich latach poświęciliśmy temu zagadnieniu bardzo dużo uwagi, powstało wiele tekstów, zorganizowano bardzo dużo dyskusji na temat konsekwencji lub też braku takowych różnego rodzaju działań artystycznych oraz potrzebie wyjścia poza bezpieczny kokon instytucjonalny. Nasze dzisiejsze spotkanie używa takiego formatu slamu poetyckiego. Wybraliśmy ten format nie bez przyczyny. Taki typowy slam poetycki jest formą rywalizacji, ale my nie będziemy rywalizować między sobą. Wybraliśmy ten format jako formę prezentacji artystek, aktywistek, badaczek rywalizujących nie ze sobą, co z systemami eksploatacji, dyskryminacji, przemocy i opresji wobec środowiska naturalnego, kobiet, mniejszości seksualnych czy grup wykluczonych ze względu na chociażby miejsce zamieszkania czy dochody. Ale przewrotnie nawiązujemy też do najbardziej znanego slamu poetyckiego w historii polskiej poezji, czyli tak zwanej uczty grudniowej z 25 grudnia 1840 roku, czyli starcia pomiędzy Słowackim i Mickiewiczem. Tak więc dzisiaj mamy ucztę grudniową. Bohaterami naszej uczty grudniowej Anno Domini 2018 są osoby, których sztuka przynosi realne konsekwencje, odnosi tak bardzo pożądany przez nas polityczny czy społeczny skutek. Nie będziemy więc dyskutować dzisiaj na ten temat, czy sztuka w ogóle odnosi skutek, który jest namacalny i mierzalny, co zaproponujemy kilka konkretnych taktyk, propozycji i przedstawimy osoby, które używają sztuki jako narzędzia, czyli zamiast kontemplowania i celebrowania dzieła sztuki, sztuka staje się częścią życia codziennego, bycia razem, wspólnego sprzeciwu, a tym samym nie poddaje się zwykłym, naturalnym procesom, chociażby muzealizacji. Zapoznamy się z 12 wypowiedziami. Grupa jest rozproszona, część z tych osób jeszcze dociera do nas, jedna osoba się rozchodzi. Ola Jasionowska przesyła serdeczne pozdrowienia z łóżka, ale jej prezentacja i tak dzisiaj już zaistniała i zaistnieje raz jeszcze. Jej prezentacja była poświęcona identyfikacji wizualnej z nadchodzącego w 2019 roku roku antyfaszystowskiego. Tak więc z jej zaproponowanym przez nią logotypem już część z Państwa się zapoznała. Zakładamy, że żadna z tych wypowiedzi nie przekroczy 10 minut. Ja tutaj mam, to jest dla uczestniczek naszego dzisiejszego slamu przypomnienie, jeżeli pokazuję trójkę, to znaczy zostały 3 minuty, a nie że minęły 3 minuty. Jest też dla mnie obostrzenie, ja będę przedstawiać wszystkie uczestniczki slamu, ale mogę to zrobić tylko jednym zdaniem, więc napisałem o każdej z uczestniczek jedno zdanie. Ono jest wielokrotnie złożone z reguły, ale jest to jedno zdanie. No i 13 uczestnikiem tego slamu jest taki ukryty track na płycie, jest Jonas Stahl jako autor instalacji Uzwiązkowienie Polskiego Parlamentu, w której mamy przyjemność się spotkać. Jest to również scenografia do spektaklu Bachantki Maji Kleczewskiej. Jaśmina Wójcik jest artystką wizualną, która za pomocą rysunku, dźwięku, filmu i działań performatywnych wprowadza zmiany w postrzeganiu rzeczywistości. Tak jak ma to miejsce w działaniach z byłymi pracownicami i pracownikami zakładów przemysłu ciągnikowego Ursus. Zapraszam, Jaśminę. Ja chciałabym na nowo to...
Dzień dobry. Ja chciałabym nawiązać do perspektywy długiego trwania z dyskusji poprzedniej i zaprezentować Państwu długie trwanie, które zaczęło się w 2011 roku, pracy artystyczno-badawczo-animacyjno-edukacyjnej na terenach byłych zakładów przemysłu ciągnikowego w Ursusie. Tu widzicie Państwo mój rysunek przedstawiający 170-hektarowe zakłady. Była to jedna z takich największych polskich fabryk, na której terenie w 2011 roku znalazłam się przez zupełny przypadek. Po prostu spacerowałam ze znajomymi i fotografowałam takie wspaniałe dla mnie wtedy jako obiekty fotograficzne hale. Ponieważ mój ojciec pochodzi z Ursusa, przysłałam mu te zdjęcia i on do mnie zadzwonił i był kompletnie zrozpaczony. Powiedział, jak to? To jest niemożliwe, że w tym kiedyś, bo Ursus był kiedyś miastem, więc w tym mieście, które żyło tą fabryką, to było miasto w mieście, pracowały tam tysiące ludzi i zaczął mi o tych ludziach opowiadać, którzy się wylewali z pociągów, tłoczyli się przed wejściem do bramy głównej i wtedy zaczęłam się zastanawiać, że te budynki musiały być tymi ludźmi wypełnione i co się z nimi teraz dzieje, gdzie oni są. I rozwiesiłam w Ursusie ogłoszenia po prostu, że szukam byłych pracowników, z którymi chciałabym porozmawiać. Rozmawiałam z tymi osobami, bo oczywiście odzywali się do mnie ci ludzie. Pytałam ich o tę pracę, o to, ile lat pracowali, czym dla nich była i dowiadywałam się coraz więcej o tym miejscu tak ważnym dla nich. Muszę Państwu powiedzieć, że praca moja w Ursusie trwa już i nasza wspólna trwa już 8 rok, więc staram się przeznaczać 1 minutę na 1 rok, co nie jest łatwe, dlatego zaczynam pędzić. I z tych historii, których było mnóstwo, dowiadywałam się o etosie pracy. Ja wtedy w 2011-2012 roku byłam młodą matką pracującą na umowę o dzieło bez urlopu macierzyńskiego, więc dla mnie opowieści ich o tym, że pracownicy, o całym tym zapleczu socjalnym fabryki, o tym, że pracownicy idąc do pracy mogli zostawić dziecko w żłobku, o urlopach macierzyńskich, o wczasach, o wspólnym spędzaniu czasu przede wszystkim, w miejscu, w którym ja pracowałam 2 lata, a oni mi opowiadali o pracy, która trwała kilkadziesiąt lat, całymi rodzinami. Były to dla mnie na początku historie zupełnie jakby baśniowe, natomiast one okazywały się rzeczywistymi. To znaczy ci ludzie w dalszym ciągu, pomimo tego, że nie było pracy, nie było fabryki, spotykali się i spotykają się w domach seniora, na uniwersytetach trzeciego wieku. Spędzają ze sobą czas, bo po prostu siebie nawzajem lubią i cenią i pomagają sobie nawzajem. Czyli to nie było propagandowe, to nie były propagandowe rozmowy, tylko prawdziwa rzeczywistość. To była jedna rzecz, a druga rzecz to był szacunek wzajemny w pracy. To znaczy, jeżeli ja byłam młodym pracownikiem, młodą pracownicą, która przychodziła do pracy, to przede wszystkim przez innych pracowników byłam wdrażana, byłam zaopiekowana, pokazywano mi, na czym polega tutaj praca i jednocześnie widziałam i poznawałam osoby, które są mistrzami w swoim fachu. I znowu, to wydało mi się bardzo, bardzo współczesne w moim świecie. Czegoś takiego, coś takiego i takie podejście już odchodziło w tym strasznym kapitalizmie w niepamięć, dlatego chciałam o tym przypomnieć i chciałam też, żeby te wspomnienia, te żywe osoby, żeby ich wspomnienia wybrzmiały na terenie fabryki. W 2013 roku udało mi się zorganizować spacer akustyczny i tu widzicie Państwo z głośnikami na plecach, z tych głośników emitowane były wspomnienia byłych pracowników i pracownic. Przeszliśmy i znowu, znaczy ja działałam bez wsparcia żadnej instytucji, bo żadna instytucja nie była zainteresowana tym, co miałam do zaproponowania wtedy, więc postanowiłam, bo i tak obiecałam im, że te głosy wybrzmieją, więc po prostu zorganizowałam spacer znowu taką partyzancką akcją, rozklejając ogłoszenia w Ursusie i jak widzicie, bez żadnego marketingu, bez promocji przyszło kilkaset osób. To był 2013 rok, bardzo ważny punkt zwrotny w moich działaniach, bo dołączyli wtedy do mnie Igor Stokwiszewski, Izabela Jasińska, Pat Kulka i Igor, jesteś gdzieś tutaj na pewno. To jest ten pan. I od 2013 roku robimy te działania wspólnie. Ich jest naprawdę, no nie wymienię ich wszystkich tutaj na pewno, ich jest bardzo dużo. I właśnie, ponieważ jakby perspektywa długiego trwania właśnie dotyczy tego, żeby być w dzielnicy, żeby być z ludźmi, którzy są wykluczeni, nie wykluczeni, oni są pozostawieni samym sobie, tak? W sensie urzędnicy mówią o tym,
mówili nam w 2013-2014 roku, przestańcie zajmować się tymi rozsypującymi się halami, tam nic nie ma. To jest dla nas po prostu problematyczna kwestia. Jest to, szkodzi to naszemu wizerunkowi, gdyż chcemy być dzielnicą, która się rozwija, jest smart city. My tutaj po prostu mamy modne i fancy mieszkania, najtańsze w Warszawie. Natomiast my z taką upierdliwością zasadziliśmy się w tym Ursusie i mówiliśmy cały czas o tożsamości tego miejsca, o tym, czym ona jest. Prowadziliśmy wiele mikroakcji, które czasami były wielkimi pomysłami, a musieliśmy je po prostu ciachać, bo nie dostawaliśmy na nie takich funduszy, jakie byśmy chcieli. Oczywiście to były takie ogromne przedsięwzięcie Zakłady Ursus 2014. Przyjechały traktory, które wróciły, wyprodukowane w Ursusie, które wróciły spod Pałacu Kultury na teren Ursusa. Był Kongres Rysowników Pawła Althamera i milion innych akcji, ale te doświadczenia ursuskie, bo po tym dużym trzydniowym wydarzeniu, które było osadzone bardzo na terenie zakładów, było mnóstwo różnych akcji, które wynikały z potrzeb mieszkańców i potrzeb byłych pracowników i pracownic, a my narzędziami ze świata, sztuki, aktywizmu, każdymi dostępnymi, które mieliśmy, staraliśmy się te działania wspierać i z nimi podążać i pokazywać, jak to jest ważne, jak istotne w naszym dzisiejszym świecie. Tutaj wykorzystywaliśmy film i jego inaugurację do rozpoczęcia akcji petycyjnej, żeby zachować kolekcje fabryki Ursus, które też to były akcje właśnie różne i performatywne, ale one miały jakiś za sobą sens, one były po coś. I w 2015 roku udało mi się wygrać nagrodę filmową Muzeum Sztuki Nowoczesnej PiS-u i Szkoły Wajdy, która pozwoliła naprawdę na takie głębokie, trzyletnie, głęboką pracę z byłymi pracownikami i pracownicami. I ten film jest mocno filmem, w którym oni nie byli tylko... Jezu... uczestnikami, ale też partycypowali, bo w oparciu o ich prawdziwe życiorysy, o pamięć ich ciał, ten film został zrealizowany. Bo w 2011 roku, kiedy rozmawiałam z byłymi pracownikami o ich pracy, oni pokazywali mi tę pracę, żebym ją zrozumiała. I to było coś nieprawdopodobnego, że ich ciało pamięta. I na tej pamięci ciała zbudowany jest ten film. I teraz Państwu chciałabym pokazać teaser. I to już będzie koniec mojego szybkiego gadania. Szłam do domu spać, a szły młoty, ósemka, to u mnie się żandr ruszał. Ten ogrom to przeraża. To było norma 7,5 tony do przerzutu. Robiliśmy po 16, po 14. Chmura jakby się oberwała. Tak ludzie do pracy szli. Tu 21 tysięcy ludzi pracowało w tym zakładzie. Jak staliśmy i patrzyliśmy, jak to szło pod młot, jak to niszczyły wszystko, zakład, który dawał chleb. Jeszcze kończąc, chciałabym w takim razie... Nie, jeszcze chwila. Że jeżeli chcecie Państwo więcej dowiedzieć się o sposobie pracy, o tym, co jest nam bliskie, to reklamuję książkę Sztuka ze społecznością, która jest zbiorem tekstów praktyczek, praktyków, artystów i artystek. Pracowaliśmy nad nią w zespole redakcyjnym z Izabelą Jasińską i Igorem Stokwiszewskim. Książka jest świeżutka, cieplutka. Ja ją mogę tak puścić teraz w obieg, żebyście sobie Państwo popatrzyli. Dziękuję. Brawo.
Dziękuję za tę wspaniałą prezentację, Jaśmino. Teraz Agnieszka Pajączkowska. Agnieszka jest animatorką kultury i badaczką, która łączy refleksję akademicką z praktyką twórczą, docierając ze swoimi działaniami do mieszkańców małych miast i wsi, prowadząc na przykład wędrowny zakład fotograficzny. Czas start. Od 2012 do 2016 roku spędzałam miesiąc prowadząc wędrowny zakład fotograficzny. Podróżowałam starym Volkswagenem wzdłuż wschodniej i północnej granicy Polski, nawiązując do rzemieślniczej praktyki obwoźnych fotografów. Zatrzymywałam się w bardzo małych, tuż przygranicznych wioskach, pytając napotkane osoby, czy życzą sobie, żebym wykonała im portret fotograficzny. Pojechałam wzdłuż granicy Białorusi, Ukrainy, potem Litwy i Rosji. Pojechałam tam dlatego, że kierowałam się taką myślą, że jeżeli w tym kraju ktoś może potrzebować takiej usługi, jak portret od wędrownej fotografki, to musi mieszkać daleko od centrum, w miejscu słabo skomunikowanym i być w jakiś sposób w peryferyjnej sytuacji życiowej. I tutaj miałam na myśli pewnie to, że miałam taką intuicję, że muszę po prostu pojechać do miejsc, które są wsią, w których mieszkają osoby dość stare, dość biedne i no właśnie mieszkające nie tylko w wioskach, ale także w wioskach odległych od centrum, stąd wybór granicy. Potem pojechałam też na Dolny Śląsk, tak naprawdę po to, aby tam na zachodzie szukać wschodu, który się po wojnie tam przesiedlił. To, co miałam do zaoferowania, to fotografie całkiem zwykłe, fotografie portretowe, fotografie użytkowe, w takim całkiem ordynarnym formacie pocztówkowym, ale co ważne, były to fotografie, które były drukowane na miejscu, bardzo szybko, za pomocą drukarki, która wymaga tylko tego, żeby podłączyć ją do prądu. Mogę to robić gdziekolwiek i w dodatku jest bardzo tania w eksploatacji. Nie jest to na pewno żadna technika szlachetna i nie mają te fotografie edycji kolekcjonerskich, ale mi pozwalały na to, żeby móc wchodzić do domów, ale też nie mieć takiej konieczności, bo takie zdjęcie mogę wydrukować nawet nadwyrężając akumulator starego samochodu. To, co było dla mnie bardzo ważne, to to, że te portrety były tworzone przez osoby, które fotografowałam. To znaczy, to oni decydowali, jak chcą wyglądać na zdjęciu, czy się do zdjęcia przebrać, czy nie, gdzie usiąść, czy może stać, czy się uśmiechać, czy się nie uśmiechać. Otrzymywały też ode mnie zapewnienie, że ta fotografia jest wyłącznie dla nich. To znaczy, że ja nie zrobię z tych zdjęć wystawy, nie zrobię z tych zdjęć tutaj teraz prezentacji i nie wydrukuję ich w gazecie. Nie wszyscy pewnie mieliby z tym problem. Niektórzy nawet byli tym lekko zawiedzeni. Natomiast ja bym się źle czuła, nie mając pewności, jasności i odpowiedzi, po co miałabym te wizerunki stamtąd zabierać. I to, co też istotne w tych zdjęciach, to to, że są to fotografie, które można wziąć do ręki. To znaczy, one są przedmiotami. Można je podpisać, podarować, można je komuś przekazać, można je komuś pokazać, można je zbliżyć do oczu, jak się słabo widzi. Można je wysłać, przypiąć do ściany, można je włożyć za szybkę kredensu, można je wspólnie oglądać albo włożyć do pudełka ze zdjęciami. Można nawet zrobić z nich nagrobną porcelankę, jak się bardzo chce, chociaż ja tego nie potrafię. Te zdjęcia są przedmiotem, to znaczy są tym, czym fotografia była i musiała być, zanim stała się cyfrowa. I teraz pytanie, ile warte jest takie zdjęcie? Można powiedzieć, że jest warte złoty 20 zł, bo tyle mnie kosztuje wydruk jednej takiej odbitki.
nie licząc kosztów mojego dojazdu z Warszawy daleko i nie licząc tego, że w tym czasie nie pracuję zawodowo. No więc złoty 20. Można powiedzieć też, że jest po prostu bezwartościowe, no bo nie ma obiegu ani statusu artystycznego, ani dokumentalnego. Wyłącznie właściwie ma wartość jako rzecz prywatna, osobista, pamiątkowa. Z drugiej strony można było powiedzieć, że właśnie dlatego jest bezcenne. To znaczy zdarzyło mi się fotografować osoby, które mieszkają ze sobą przez płot, ale nie mają wspólnego zdjęcia, chociaż znają się przez 40 lat. Zdarzyło mi się fotografować dzieci, które jeszcze nie miały zdjęcia ze swoimi rodzicami. Zdarzyło mi się fotografować osobę, która ostatnie zdjęcie wykonywała 30 lat temu. No wtedy można powiedzieć, że to jest cenne, ale nawet to nie jest konkretem. Więc ile jest warte takie zdjęcie? No więc warte jest na przykład, co za nie można dostać. Można dostać przetwory, można dostać pierogi, można dostać jajka, można dostać wizytę w pasiece, w której samodzielnie można ukręcić sobie miód. Można dostać zupę z fasoli przygotowaną przez 90-latka, który sam tę fasolę hoduje. Można dostać na wynos bigos, ogórki, domową szalotkę i więcej pierogów. Można dostać serwetkę, która jest szydełkowana z pociętych na paski torebek foliowych. Można dostać świeżo złowione płocie bądź okonie oraz naprawę swojego samochodu. Można dostać miejsce noclegowe na terenie prywatnym, co jest towarem deficytowym na pograniczu, ponieważ nie wolno tam biwakować na dziko. Więc to dosyć istotne, żeby właściciel terenu się na to zgodził. Można dostać gruszki, można dostać możliwość wspólnego śpiewania pieśni z paniami, które uciekły z Zabuga. Można dostać manikur hybrydowy. Można dostać rosyjskie papierosy produkowane w Chinach, więcej jajek. Można dostać świeżo wydojone mleko, warzywa z ogrodu. Można dostać miejsce noclegowe na prywatnym terenie za zgodą właściciela. Można dostać wizytę w cerkwi, która mieści się w poniemieckiej szkole, albo możliwość nakopania sobie ziemniaków na drogę. Można dostać więcej pierogów. Albo koszyk, który jest wykonany z taśm służących do transportu na europaletach. Można też dostać pomoc w wyciągnięciu samochodu z rowu, jeżeli się przypadkowo w nim znalazło. Można dostać coś po niemieckiego, na przykład bagnet. Można też dostać utkany z pociętych na paski t-shirtów dywanik. Można dostać ziemniaki na frytki, śniadanie, miejsce noclegowe z opcją umycia się przy studni, części do samochodu, historię o tym, kto jest pochowany na cmentarzu i dlaczego go już tu nie ma. Można dostać rosyjskiego lizaka, kapę samodzielnie tkaną przez panią, która szykowała ją na posag, oponki, coś po niemieckiego, garść truskawek, stół kuchenny, suszone zioła i uwaga, można też dostać swoje własne zdjęcie. To jest zdjęcie, które wykonała mi pani Waltraut, Niemka mieszkająca na Dolnym Śląsku, która chciała mieć mnie na pamiątkę i jest to pierwsze zdjęcie, które wykonała w życiu, czym jestem zaszczycona. Te rzeczy są walutą, które są, te rzeczy są realną walutą pewnej wymiany, która zachodzi tam na miejscu. Ja oferuję fotografię, a dostaję to, co ktoś może lub chce mi w zamian dać. Ja odjeżdżam z jajkami, ktoś zostaje ze zdjęciem, a jest jeszcze jeden, ale jest jeszcze, znaczy to jest nie wszystko, znaczy jest jeszcze jeden rodzaj waluty, który dla mnie być może jest cenniejszy nawet niż ta wymiana materialna, mianowicie są to opowieści. Przez to, że sama proponuję zdjęcie, to nawet gdy osoba, z którą rozmawiam, odmawia tego portretu, to bardzo często opowiada mi o zdjęciach, które już ma. A opowiadając o tych zdjęciach, opowiada tak naprawdę o swoim życiu na wsi, o przesiedleniach, o tym, jak robili granice, o tym, jak ją przesuwali, o tym, kogo wywozili, a kto przyjechał, kogo mordowano w trakcie wojny, kogo mordowano po wojnie. Wreszcie o wiejskiej historii samej fotografii. O tym, jak przyjeżdżali fotografowie, ile kosztowało zdjęcie, skąd można było wziąć swój własny wizerunek dawniej. Ale też opowiadają oczywiście o współczesnej codzienności, o tym, jak się żyje teraz, czasami bez sklepu, bez przystanku, autobusu, lekarza, ale czasami z bardzo potężnymi dotacjami unijnymi i wyjeżdżaniem do pracy za granicę. Więc wszystko to dzieje się dzięki skuteczności wymiany, która no, dzieje się dzięki temu spotkaniu zachodzącemu tam i wtedy na miejscu, dla którego fotografia jest pretekstem. Wędrowny zakład fotograficzny jest pretekstem do tego, żeby dzięki zdjęciom i przez zdjęcia się spotkać i porozmawiać, wymienić historiami. I co z tego wynika? Wynika z tego to, że ja właśnie szykuję tę historię do wydania i będzie z tego książka i to jest oczywiście dla mnie osobista, ważna praca, ale pytanie, co z tego wynika dla innych? Mam wrażenie, że te opowieści zbierane tam i w tych miejscach to są takie głosy, które są podwójnie rzadko słyszane. W tym sensie, że
Są to głosy ze wsi oddalonych od centrum, jak mówiłam. Bardzo często głosy osób starszych i bardzo często kobiet. To są, skutkiem tego jest to, że to są takie historie opowiedziane, które nie zostają tylko u mnie, tylko je próbuję podawać dalej, a jakoś wierzę w to, że opowiadanie i słuchanie historii, co jest może banalną konstatacją, może zmieniać doświadczenie rzeczywistości i sposób myślenia o niej. To, co jest jeszcze jedno, ostatnia rzecz i już kończę. Często słyszałam od tych osób, które spotykałam po drodze, że to wszystko, co się między nami wydarza, i słyszałam to zarówno od kobiet, jak i mężczyzn, jest możliwe, dlatego że ja jestem kobietą. To znaczy, że jestem młodą, w dużym samochodzie, często samotnie podróżującą osobą, więc się mnie nie boją. A nawet się mogą o mnie zatroszczyć i zaniepokoić i zaprosić do domu, że gdybym była mężczyzną, to by mnie nie wpuścili. I z tego mi się zrodziło takie myślenie, że gdybym ja z kolei miała bardzo ustalony, precyzyjny plan tej trasy, gdybym realizowała go w pośpiechu, patrząc na to, czy mam wskaźniki w komplecie, gdyby to był projekt, który muszę rozliczyć, który ma określoną dotację i muszę się sprawozdać z liczby wykonanych zdjęć, gdybym cisnęła o to, żeby oni te zdjęcia wykonywali i gdybym miała po prostu jasny cel i jasne terminy, to by się nie udało. To się udało dzięki temu, że ja się nie spieszyłam, a oni byli zainteresowani i tak sobie tłumaczę to, co oni mi powiedzieli, a często w sumie wydaje mi się, że mówią rzeczy, które dają do myślenia. Więc dziękuję bardzo i cieszę się, że nie przekroczyłam czasu. Bardzo dziękuję, Agnieszko. Nie wiem, czy chcecie używać tych mównic, na przykład rozmawiając. Jeżeli ktoś przeklikuje, ale możemy postawić też laptop. Nie wiem, jest coś takiego atrakcyjnego też w staniu tam pod... Nie wiem, no, nie wiem, czy chcecie tego doświadczyć. Magdalena Staroszczyk jest badaczką, artystką, aktywistką, której interwencyjne projekty i działania koncentrują się na kwestiach marginalizacji i dyskryminacji mniejszości seksualnych, prawach kobiet i ekologii, współtworząc m.in. kolektyw Czarne Szmaty. Magdo, jesteś tutaj już. Dzień dobry, dziękuję za to piękne przedstawienie mnie. Zacznę od, no właśnie, ja chciałam w ogóle, pewnie większość z Państwa zna pojęcie art aktywizmu, ale o tym przede wszystkim będę dzisiaj mówiła, tym się w dużej mierze zajmuję. I zacznę od tych czarnych szmat, które padły ze swojej strony. To jest kolektyw, który powstał pod koniec, w październiku 2016 roku, wtedy, kiedy było to ogromne wzmożenie feministyczne czy kobiece. 3 października był strajk kobiet i wtedy wspólnie z Martą Jalowską, z Karoliną Maciejaszek i Moniką Sadkowską postanowiłyśmy się wybrać na ulicę i z takim transparentem, akurat nie tym, który jest tutaj widoczny, z transparentem Granica Pogardy wyjść i zablokować ruch w Warszawie. Opowiem o tym kolektywie króciutko, dlatego też, że w zasadzie nie do końca się czuję okej, opowiadając sama o kolektywie. Trochę raczej wolimy reprezentować się przynajmniej we dwie. Myślę, że to też jest ciekawe, żeby porozmawiać, jeżeli będzie na to chwila, o tym, no właśnie, jak te oddolne organizacje, czy oddolne ruchy, czy kolektywy mają się do instytucji, które mają jakieś swoje zasady. Akurat tutaj, Sebastian, ty byłeś dosyć otwarty i można było zaprosić jeszcze kogoś dodatkowo do swojego wystąpienia, ale często jest tak, że tylko jedna osoba może wziąć udział w jakiejś debacie, no i to jest bardzo ograniczające i wykluczające. Tutaj akurat są dwa zdjęcia z naszych happeningów, które się odbyły w Warszawie. Jeden z nich to była taka akcja pozdrowienia z Lesbos. Rozbiłyśmy małe obozowisko na wyspie z Palmą Rajkowskiej i czytałyśmy tam poezję lesbijską. To było w dniu Parady Równości. To była akcja przede wszystkim uwidaczniająca obecność kobiet nieheteronormatywnych, które być może czasami nikną również w społeczności LGBTQ+. Natomiast druga akcja poniżej, Polska dla ptaków, to jest ostatnia akcja z 11 listopada tego roku i to jest, no tak, rocznicowa.
ciągu niecałych, w ciągu 2 lat tak powstało ileś akcji, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ja nawet nigdy nie pamiętam ile ich jest, więc trochę jest tak, że odnosząc się jeszcze też do tego zdania o długim trwaniu, raczej my robimy interwencje, dlatego że jesteśmy kolektywem działającym pro bono i utrzymującym się wyłącznie ze składek ludzi z fundraisingu. A ten fundraising idzie wyłącznie na materiały, na prowadzenie strony internetowej. Bardzo ważne jest dla nas też to, żeby zasięg swoich akcji poszerzać przez media społecznościowe. I tak naprawdę ta dokumentacja, która powstaje podczas akcji, ma drugie swoje życie w internecie i ewentualnie w innych mediach, jeżeli zdecydują się nas pokazać czy o nas napisać. Natomiast w drugiej części swojego wystąpienia chciałam powiedzieć o swojej najnowszej akcji, którą przygotowywałam wspólnie z Akcją Demokracją i też ona właściwie dzięki nim zaistniała w ogóle, a jest dla mnie bardzo istotna i podejrzewam, że dla Państwa również, bo podobno mamy 12 lat na to, żeby zatrzymać katastrofę klimatyczną. I to jest z kolei przykład takiego działania, które jest artystyczne i ja zostałam jakby wciągnięta, zgłosiłam się w konkursie do tego, żeby przeprowadzić happening na rzecz Akcji Demokracji i na rzecz klimatu. Chodziło o wymyślenie bardzo prostego happeningowego działania, które zaangażuje możliwie szeroką społeczność wielopokoleniową i w różnych miejscach w Polsce. Myślę, że to w jakiś sposób się udało. Wybrałam to też właśnie dlatego, żeby pokazać przykład jakiejś skuteczności. Happening był, tak jak widać, pełen czarnych myśli o przyszłości, zwłaszcza w kontekście klimatu i tego, jak wygląda w Polsce polityka klimatyczna. I chodziło o wymyślanie i też pokazywanie, jakie strategie na przyszłość mogłyby odmienić tę negatywną prognozę. To już właśnie strona, cały wkład Akcji Demokracji, tutaj są współtwórcy, a to są efekty. W 8 miastach w Polsce odbyły się te happeningi. Tam w każdym z tych miast byli lokalni liderzy, którzy dostali samą koncepcję happeningu i przeprowadzali razem z ludźmi na miejscu happening. Oczywiście tutaj działanie wyglądało podobnie. Powstawała dokumentacja i potem to wszystko było zbierane i również puszczane do mediów. Natomiast jakby proces jest bardziej skomplikowany, bo to jest tylko element większej kampanii, w której chodzi o sprawiedliwą transformację energetyczną i o petycję, pod którą w ciągu ostatnich 5 dni, odkąd ona została wypuszczona, zostało zebrane ponad 10 tysięcy podpisów i myślę, że ta liczba cały czas rośnie. I teraz chciałabym pokazać film, jeżeli jeszcze zdążę. Drugiego grudnia do Katowic zjeżdżają delegacje rządowe z całego świata, aby rozmawiać o tym, jak zapobiegać zmianom klimatycznym. Ale ponieważ robią to w sposób bardzo powolny i nie oddający powagi sytuacji i zagrożeniom, jakie stoją przed nami, dlatego też zawsze wokół takiego szczytu gromadzą się aktywistki i aktywiści z całego świata po to, aby pokazywać im, jak wiele ludzi przejmuje się tym, co się dzieje, pokazywać, że walka o ze zmianami klimatu to coś, jest coś ważnego dla ludzi na całym świecie. I to jest ten moment, kiedy my jako osoby, które myślimy o ochronie klimatu, o odchodzeniu od węgla, to jest ten moment, kiedy mamy przestrzeń, żeby działać. I no, takim centrum jest Spodek. Tuż obok Spodku znajduje się taki hub robiony przez m.in. Greenpeace, który zaprasza inne organizacje. My też tam jesteśmy obecni. Mamy dużo pesymistycznych jakby opinii na temat tego, co się dzieje obecnie z klimatem i co się może wydarzyć w przyszłości. No i to jest ta czarna chmura ciemnych myśli i chcemy
szukać takich pozytywnych rozwiązań, które nam pomogą tworzyć lepszą przyszłość. Dziś jesteśmy przy szybie starej kopalni Prezydent, zamknięty już jakiś czas, w przykładzie tego, jak można zmieniać przestrzeń, która była związana z wydobyciem węgla, w przestrzeń otwartą i przyjazną dla ludzi. I tutaj robimy nasz happening, który polega na zmianie myślenia o tym, jak ta straszna katastrofa może wyglądać, czyli czarnych myśli, czarnych mur, na których wspólnie pisaliśmy hasła na wizję związaną z nadzieją i z przyszłością. Obracamy te czarne myśli w zielone, jakieś wizje przyszłości, bo wiemy, że ta nadzieja nam jest potrzebna. No przede wszystkim chciałabym, żeby trochę z tej natury zostało, żeby jednak to wszystko się nie rozsypało, żeby ludzie mieli... My jesteśmy produktem ewolucji, my potrzebujemy tej natury, odzyskujemy równowagę, spokój. Jeśli to zniknie, będziemy nieszczęśliwi i nawet jeśli będziemy w stanie jakoś egzystować, to nie będzie szczęśliwe życie. To nie są tylko i wyłącznie te ekstremalne zjawiska pogodowe, które dzieją się w odległych zakątkach świata. To są bardzo realne huragany, których doświadczamy również tutaj w Polsce. Więc to są te zagrożenia, o których warto mówić i uświadamiać też innym osobom, że powinniśmy wszyscy wspólnie działać w kierunku przeciwdziałania zmianom klimatu. Nie spalajcie na przyszłości! Nie spalajcie! Myśląc o zmianach klimatu, najbardziej martwi mnie to, że żyjemy w coraz bardziej zanieczyszczonym globalnie środowisku, że zarówno trudno nam jest oddychać, jak i chorujemy na różne związane z tym rzeczy, że mamy coraz więcej alergii i że coraz trudniej w ogóle żyć w świeży, normalny sposób, kiedy powietrze jest zatrute. Zrobię pauzę. Ten film w całości jest do obejrzenia na stronie Akcji Demokracji i w internecie, żeby jeszcze złapać tą ostatnią minutę i powiedzieć, że no to jest też ten moment, kiedy sztuka spotyka się z taką realną polityką i z oddziaływaniem bezpośrednio na rząd. To znaczy działanie artystyczne jest angażowane po to, żeby przyciągnąć ludzi, sprawić, żeby współpracowali ze sobą, a następnie, żeby naciskali na polityków, a potem, żeby prawo się zmieniało. Brawo. Dziękuję. Bardzo dziękuję, Magdo. Pozdrawiamy też kolektyw Czarne Szmaty. Nie wszystkie dziewczyny są tutaj obecne. Naszą kolejną gościnią jest Anna Siekierska, która jest rzeźbiarką. Rzeźbiarką, która za pomocą sztuki wypowiada się w imieniu innych gatunków, eksploatowanych i dyskryminowanych przez Homo sapiens, walcząc o środowisko naturalne, dobrostan zwierząt i roślin. Anno, oddaję Ci głos. Czy pomóc Ci z racicami? Właśnie, może klikać. Nie, mogę klikać. Bo Tobie się trudno... Dam radę. Tak? Dobrze. Dobra, jak będę... Może chcesz tutaj po prostu usiąść? Tak, tak, bo będzie Cię lepiej widać. A my będziemy klikać dla Ciebie. Tak? Wszyscy dobra. Boję się, żebym czegoś nie przerwał. To krótka akcja. Chcemy wyeksponować dzika na mównicy, więc musimy przenieść też laptop. Jako Locha, jako Locha w ramach projektu Usługi Międzygatunkowe. Locha użyczyła mi swojego ciała, żeby oswoić tą krępującą sytuację wystąpienia publicznego, a ja daję jej mowę, żeby mogła stać się reprezentantką wszystkich istot niemówiących po ludzku. Przedstawię Państwu kilka przeze mnie zainicjowanych działań, których głównymi użytkowniczkami są istoty nieludzkie. Zacznę od instalacji FIKUS. Instalacja stworzona wspólnie z
którą wykonałam całe działanie pod tym tytułem wspólnie z kolektywem Fikus, razem z Krysią Jędrzejewską-Szmek i Pauliną Mirowską. Instalacja stworzona wspólnie z roślinami i dla roślin doniczkowych, uratowanych ze śmietników, przekazanych podczas przeprowadzek, przekazanych od ludzi, którzy mieli za dużo roślin w domu. Rośliny zamieszkały w jednym z podwórek warszawskich. Zamieszkały w takiej instalacji spawanej. Tak, i ideą było właśnie, żeby to była taka instalacja sąsiedzka dla ludzi, żeby mogli przebywać z roślinami, rozmawiać i ze sobą, i z roślinami, a później, żeby można było te rośliny zaadoptować. Adopcja zaczęła się już wcześniej, była adopcją nieformalną, niesystemową, po prostu rośliny zaczęły znikać, ale również udało się przeprowadzić pod koniec sezonu adopcję. Przygotowałam takie specjalne umowy adopcyjne. Każda roślina dzięki temu znalazła dom, a każda osoba, która zaadoptowała roślinę, poświadczyła swoim podpisem, że będzie tą rośliną się opiekować i traktować je jako równoważną współmieszkankę. Warunki były bardzo rygorystyczne, nawet inspekcja domowa, ludzie zgodzili się na inspekcję domową i wysyłali później zdjęcia roślin w nowej przestrzeni. A ostatnim, znaczy wspólnie z tym całym projektem trwały roczny cykl warsztatów w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym dla Chłopaków pod Warszawą. Taki cykl właśnie mający na celu uwrażliwienie na świat roślin. Byliśmy w ogrodzie botanicznym i tworzyliśmy wspólnie konstrukcje spawane dla roślin doniczkowych. Każdy stworzył taką konstrukcję. Powstały bardzo ciekawe rzeźby. Chłopcy byli bardzo dumni i są do tej pory dumni z tych prac. A dodatkowym elementem ciekawym było to, że zostały przełamane schematy płciowe, ponieważ ja jako kobieta uczyłam ich spawać, a oni przesadzali roślinki, co im się wydawało początkowo bardzo kobiece. Tutaj kolejna instalacja, dom dla kur, wykonany własnoręcznie przeze mnie jako tradycyjna konstrukcja ciesielska, bez użycia elektronarzędzi, bez użycia gwoździ. Zbudowałam go jako prototyp mojego własnego domu, który budowałam równolegle w tym czasie na Podkarpaciu. I tutaj tylko ta konstrukcja została dużo bardziej skomplikowana i prawie ludzka skala podkreśla jeszcze dodatkowo paradoks, być może paradoks dla niektórych, budowania domu dla zwierząt. A kury, jak się okazuje, mogą dożyć nawet 20 lat i potrzebują solidnego domu z gankiem. I tutaj właśnie ta praca powstała jako sprzeciw wobec warunków życia, w jakich żyje dzisiaj większość przedstawicielek tego gatunku. Powstał dokładnie dla 10 kur, z którymi przez kilka lat mieszkaliśmy na zaskłotowanych ogródkach działkowych w Warszawie. Kury uczestniczyły podczas całego procesu budowy swojego domu. To był dla nich plac zabaw. Kury były uratowane z hodowli przemysłowej i mieszkają tam do dziś, wraz z kaczką, kolejne pokolenia kur, które mają dzięki temu szansę na godne życie i naturalną śmierć, której właściwie nie mają takiej szansy. Tutaj kolejna praca związana z ideą domu. Refleksja nad słowem ambona. Tak, skłoniła mnie do budowy domu dla gołębi, ponieważ to słowo oznacza z jednej strony miejsce, z którego myśliwi zabijają istoty nieludzkie, a z drugiej strony miejsce, z którego kapłan w kościele głosi teksty liturgiczne. Także tutaj, budowałam tą pracę w Orońsku z drzewa przewróconego przez wiatr w parku. Zbudowałam przewróconą ambonę i stworzyłam z niej dom dla ptaków symbolizujących pokój i Ducha Świętego. Ostatecznie zamieszkały tam owady, pająki, kuna leśna, a skutkiem ubocznym tej pracy było to, że podczas kiedy tam byłam i to robiłam, obok mnie w pracowni przebywał pewien człowiek, który nazywa siebie jedynym prawdziwym polskim rzeźbiarzem, inicjatorem pierwszych marszy niepodległości. Może część z Państwa wie, o kim mówię, ale nie będę wymawiać jego imienia i nazwiska tutaj.
I tak bardzo go wkurzałam i wkurzała go moja praca, że podczas mojej nieobecności wyrwał dwie nogi tej ambonie. I też dzięki temu, i nie tylko dzięki temu, ta osoba dostała już zakaz przebywania i wynajmowania pracowni w Orońsku. Tutaj kolejny wątek ambon. Ambony są wszędzie, wciąż niestety pełnią taką funkcję, jaka im została przypisana, ale jeśli kiedyś przestaną, to ta praca stanie się archiwum tych fascynujących form, które właśnie ze względu jest taki, budzą moją fascynację rzeźbiarską, a z drugiej strony niezgodę etyczną na ich funkcjonowanie. I to właśnie będzie taka galeria rzeźby leśnej, rzeźby polnej. Robiłam tą pracę, zaczęłam ten proces, który jest kontynuowany w Bawarii. Bawaria jest taką kolebką tradycji łowieckich. W Monachium jest wielkie muzeum, przed którym leży rzeźba konającego dzika na Starym Mieście. Więc bardzo się ucieszyłam, że moją pracę finansował ten okręg bawarski. I tutaj to jest film, ale nie odtwarza się jako film. To jest płonąca ambona. Zawsze marzyłam o tym, żeby spalić jakąś ambonę. I dzięki narzędziu, jakie daje sztuka, mogłam to zrobić. Jednak mogę powiedzieć, że się nie udało to, ponieważ ambona nie spłonęła, nie chciała się palić. Paliła się takim lekkim ogniem. Ale uznałam, że jest to właściwie świetna metafora z trudną walką z myślistwem i z poglądami na myślistwo, które są zakorzenione mocno w społeczeństwie. Podczas tej wystawy również było kilka ciekawych rozmów, na przykład z panią, która opowiadała mi, jak ze swoją córką chodzą do lasu i podcinają nogi ambonom. O, tutaj coś się... A, teraz to się dzieje, tak? I nie mogę przerzucić na następne zdjęcie. No właśnie. Nie. No nic, tam jest właściwie jedno zdjęcie, które nie jest takie istotne. Aha, no tak, bo to jest ostatnie... Tak, to o to chodzi. Nie da się. To jest takie działanie bardziej ze sfery prawnej, używające narzędzia własności. Co prawda bardziej jestem za tym, że to nie ziemia powinna należeć do nas, ale my do ziemi, ale mając jakąś własność, nieruchomość, posiadłość, można ją wyłączyć z obwodów łowieckich. Ja to właśnie zrobiłam, znaczy walczyłam przez jakiś czas dłuższy, bo wcześniej prawo było trudniejsze, teraz jest łatwiejsze, więc zachęcam wszystkich, którzy mają może jakąś posiadłość, żeby to robić i zabrać myśliwym kawałek ziemi i oddać ją zwierzętom jako taki mały rezerwat. I ostatnią rzeczą, którą chciałam opowiedzieć, to wydarzenie z 13 października tego roku, Hubertus Węgrowski, na którym co roku jest obecny znany polski przestępca odpowiedzialny za jakobójstwo. I było to polowanie, odstrzał sanitarny w ramach walki z ASF, z wirusem ASF, pomorem afrykańskim, pomorem świń. W ramach tej walki z tym wirusem zniesiono okres ochronny na dziki, zabija się samice w ciąży, matki z dziećmi, a za każdego odstrzelonego dzika czy lochę, za lochę więcej, myśliwemu należy się wynagrodzenie z budżetu państwa. Są to ogromne pieniądze. Dzięki naszej obecności na takich monitoringach polowań, dzików zostało zabitych tylko, ale również aż kilka. Podczas takich akcji chodzimy po lesie za myśliwymi, nie przeszkadzamy im, bo jest to zakazane, ale rozmawiamy z nimi, w kluczowych momentach zagadujemy. I tutaj właśnie mam jeszcze takie wspomnienie smutne z tego wydarzenia, ponieważ słyszałam strzał, zaraz po nim widziałam ciało zwierzęcia w czarnym worku wrzucane do samochodu i w miejscu znalazłam wnętrzności, krew i tą łuskę, co również było pogwałceniem prawa tego polowania sanitarnego, ponieważ jako że jest to w ramach walki z wirusem, wszystko powinno być zabezpieczone, krew żadna i wnętrzności nie powinny zostać na miejscu. A tak naprawdę dziki, nie mając kontaktu ze świniami hodowlanymi, nie przekazują im tego wirusa. I jeszcze ostatnia rzecz w takim razie, którą powiem, to, że było to polowanie, które się odbywało w trybie polowania zbiorowego z nagonką i uważam, że takie polowania powinny być zakazane jak najszybciej. Dziękuję bardzo.
Wspaniałe wystąpienie, Anno. Dziękuję w imieniu Gatunków Nieludzkich. Naszą kolejną artystą, to jest mój pierwszego artystę w grupie, mamy niewielu mężczyzn, Daniel Rycharski. Daniel Rycharski jest artystą wizualnym, który na trwale zmienia życie lokalnych społeczności, głównie w rodzinnej wsi Kurówko, używając sztuki jako narzędzia do poruszenia tak istotnych tematów jak wiara, stygmatyzacja mniejszości seksualnych czy pamięć historyczna. Danielu, zapraszamy. Gdzie jest moja prezentacja? Przepraszam, gdzie tu jest katalog z naszymi... na żółtym, okej, okay, już, momencik. Dobrze, więc ja muszę zacząć od tego, że ta ostatnia prezentacja zmieniła trochę moje plany, ponieważ trudno, miałem opowiadać o trzech projektach, ale trudno, żebym teraz opowiadał o projekcie przeciwko dzikom po tej prezentacji, więc nie opowiem o tym trzecim projekcie. Więc może skupię się na tych dwóch projektach tylko, bez dzików. Więc chciałem opowiedzieć o dwóch projektach, szczególnie o jednym, który jest zatytułowany Wyspa i w zasadzie chciałem opowiedzieć o coś w rodzaju sprawozdania z tego projektu, ponieważ w tamtym roku na Forum Przyszłości Kultury opowiadałem o tym, że ten projekt chcę zrealizować i pamiętam, że dużo osób mówiło mi później po tym wystąpieniu, że to jest mało prawdopodobne, żeby to się udało w małym mieście zrealizować tego rodzaju projekt. I zaczęło się od tego, że zwykle jakby ta moja działalność artystyczna rzeczywiście jest skupiona wokół Kurówka, Smorzewa i tych wsi w okolicy. Natomiast projekt Wyspa był pierwszym projektem, który został zrealizowany przeze mnie w przestrzeni miejskiej w mieście, w małym mieście w Sierpcu. Sierpce jest małe miasto, 120 km na północny zachód od Warszawy. Przed II wojną światową społeczność żydowska to było około 50%, czasami nawet więcej mieszkańców. I istnieje kilka miejsc związanych z pamięcią o społeczności żydowskiej. Jednym z takich miejsc są tak zwane jeziórka, czyli to jest jezioro, staw, który znajduje się w centrum miasta. Niedawno jeden z burmistrzów zbudował tam sztuczną wyspę, która tak naprawdę w zasadzie nie ma żadnej funkcji praktycznej, oprócz tego, że jest, że wygląda, że jest na jeziorze. I zaproponowałem burmistrzowi, że chciałbym zamienić tą wyspę w rodzaj scenografii cmentarza żydowskiego. I zwróciłem się do scenografa Alana Starskiego. Alan Starski był między innymi scenografem filmu Lista Schindlera i poprosiłem go o macewy z filmu Lista Schindlera, ponieważ wiedziałem, że one leżą wyłożone na drodze w kamieniołomie Liban w Krakowie. Spotkałem Alana Starskiego, on mi powiedział o tym, że nie może mi wypożyczyć tych macew, dlatego że on by wolał, żeby one zostały w tym Libanie na stałe, natomiast może mi udostępnić macewy z filmu Pokłosie. I tak... I tak zaczął się żmudny, długi proces pozyskiwania macew z filmu Pokłosie, co na szczęście udało się wiosną tamtego roku. I wspólnie z kuratorem Szymonem Maliborskim przy współpracy z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie przywieźliśmy 27 macew z filmu Pokłosie do Sierpca. Przetransportowaliśmy je łodzią ratunkową na wyspę. Przepraszam, nie mogę zmienić fotografii. Tak. I od samego początku jakby projekt miał być czymś w rodzaju koalicji zawiązanej między różnymi grupami. Przede wszystkim Urząd Miasta w Sierpcu, czy pan burmistrz Jarosław Pyrzyński, liceum katolickie, które prowadzi ksiądz Krzysztof Kiersnowski oraz Stowarzyszenie Pomoc Wzajemna ze Wsi Zawic. I teraz Stowarzyszenie Pomoc Wzajemna ze Wsi Zawic zrobiło nam 4000 sztucznych kwiatów, pąków kwiatów w kolorze tęczy, z których zrobiliśmy wstęgę jakby otaczającą całe instalacje na wyspie. Kwiatów było 4000, ponieważ około tylu Żydów było w Sierpcu pod koniec, w 1939 roku.
W dzień jakby było widać tą wstęgę sztucznych kwiatów, natomiast w nocy całość była oświetlona LEDami, które zmieniały kolory tęczy. I to była jakby pierwsza część projektu. Drugą częścią projektu było wykorzystanie mojego już starszego projektu, czyli Pomnik Chłopa. Pomnik Chłopa to jest taka rzeźba, pomnik mobilny, który podróżuje po miastach, po wsiach z całej Polski i za każdym razem, kiedy jest w nowym miejscu, troszkę zmienia się jakby kontekst, w którym jest, więc zmienia się jego wizualność. I tak tutaj stał się jakby wozem strażackim. Zaprosiliśmy do współpracy nie tylko ochotniczą Straż Pożarną Skórówka, ale też Państwową Straż Pożarną z Sierpca, ponieważ zaprzyjaźniony z nami strażak Wojtek Witkowski, bardzo mnie zainspirowało to, co powiedział o Straży Pożarnej, że Straż Pożarna to jest taka instytucja, która musi nieść pomoc bez względu na wszystko, że jakby ona musi ratować każdego bez względu na kolor skóry, orientację, poglądy polityczne. I to był moment, w którym zdecydowaliśmy, że pomnik chłopa zamieni się w wóz strażacki. Poprosiliśmy Straż Pożarną o udostępnienie, o przekazanie nam narzędzi strażackich, które brały udział w akcjach ratunkowych. I tak te narzędzia jakby przyozdobiły, otoczyły cały pomnik chłopa. Pomnik chłopa stanął w miejscu, tuż obok, miejsca, w którym stała stara synagoga, która w 1939 roku została spalona przez jeńców i wtedy nie można było jej gasić. Więc stał się jakby takim pomnikiem tej synagogi, której nie można było wtedy ugasić. Dodatkowo jakby na froncie burty przyczepy pojawiła się tablica upamiętniająca tą synagogę, ponieważ Urząd Miasta chciał tą tablicę ustawić w miejscu, w którym w tej chwili stoi dom państwa Adamskich, ale państwo Adamscy nie zgodzili się na żadne upamiętnianie tej synagogi, więc jakby ta tablica znalazła się na pomniku chłopa. I to jest jakby pierwsza część całości projektu. Druga część projektu to są pokrywy. W momencie, w którym realizowaliśmy projekt Wyspa, burmistrz miasta Sierpca opowiedział mi historię o ulicy Dworcowej, która odchodzi od jeziórek, od wyspy do dworca. I to jest ulica, w której kilka lat temu przeprowadzano generalny remont, czyli wymieniano chodnik. I przy wymianie chodnika zorientowano się, że został wyłożony wcześniej macewami przez Niemców. I zapytał mnie burmistrz, czy znalazłbym jakiś sposób, czy mógłbym jakoś opowiedzieć o tym, o tej historii innym, bo on nie ma pieniędzy, żeby zrywać ten chodnik, ale chciałby w jakiś sposób jakby upamiętnić to miejsce, czy zwrócić uwagę na to miejsce, prawda, że pod tym chodnikiem, po którym codziennie chodzimy, są czyjeś groby. I zaproponowałem takie działanie, w którym, ponieważ na tym chodniku były trzy włazy studzienek kanalizacyjnych i zaproponowałem, że można by je usunąć i w ich miejsce włożyć jakby nowe włazy, odlane, w których byłby wyryty tekst. I ten tekst był wierszem, który wymyśliła taka lokalna poetka z Sierpca, Jolanta Smykowska, który upamiętniał jakby, czy zwracał uwagę na to, że chodzimy po grobach. No i w tej chwili jakby projekt jest, finalizujemy i burmistrz zgodził się na to, żeby te studzienki znalazły się w tym miejscu. Mało tego, zaproponował też, żeby ich odlać więcej i umieścić je też w innych miejscach pamięci tej społeczności żydowskiej w Sierpcu. Na koniec chciałem jeszcze powiedzieć, że te projekty oraz kilka nowych projektów wchodzą w skład mojej wystawy indywidualnej, którą otwieram za 2 miesiące w Muzeum Sztuki Nowoczesnej. I jeszcze chciałem coś ogłosić i zwrócić się z małą prośbą. Jeżeli znacie albo jesteście osobami LGBT i macie jakieś ubrania, które moglibyście oddać czy przekazać na użytek nowego projektu artystycznego, który realizuję w Kurówku i będzie pokazywany na Muzeum Sztuki Nowoczesnej od lutego, to bardzo bym prosił o przekazanie tych ubrań na ulicę Pańską do Muzeum Sztuki Nowoczesnej. I to tyle. Dziękuję. Dziękuję Danielu, dziękuję również za ten ukryty element, tą reklamę nadchodzącej wystawy w mojej macierzystej instytucji. Nie jest to też klucz tutaj wyboru artystek, które prezentują swoje projekty, programy. Zapraszam Zuzannę Herzberg, artystkę wizualną i aktywistkę, dla której sztuka, w tym także abstrakcyjne malarstwo, jest narzędziem
politycznego oporu i dbałości o pamięć ze szczególnym uwzględnieniem 13 Brygady Międzynarodowej imienia Jarosława Dąbrowskiego, czyli tzw. Dąbrowszczaków. Zapraszam, Zuzanno. Chciałam w kilku słowach opowiedzieć o działaniach artywistycznych dotyczących walki z wykluczeniem, co za tym idzie, czyli walki o emancypację i walki z faszyzmem. Punktem wyjścia dla zrobienia serii tych prac była historia prywatna, moja historia rodzinna, historia mojego dziadka, który w dwudziestoleciu międzywojennym w latach 30. wyjechał z Polski z powodu narastającego faszyzmu, dyskryminacji i braku emancypacji. Wyjechał do mandatu brytyjskiego do Palestyny, w której również spotkał się z brakiem równości, tym razem wobec kogo innego, i pojechał walczyć z puczem militarnym generała Franco, z faszyzacją, jak się potem okazało, już całej Europy w Hiszpanii. I punktem wyjścia, powodem zrobienia tych działań, punkt był wyjścia bardzo prozaiczny, ponieważ pojechałam do mojej przyjaciółki, która zaprosiła mnie do różnych działań, do niesamowitego miejsca, polecam wszystkim, do Zelowa. Zelów ma niesamowitą główną ulicę, przy której są bardzo różne świątynie, różnych wyznań, różnych denominacji. Jedynym miejscem brakującym, a raczej nie brakującym, tylko w poczcie, no poczta jest dawną synagogą. My tam pracowałyśmy, co było jakby jedną rzeczą, ale pracowałyśmy tam na tyle długo, żeby zostać tam do okolic 1 marca i nagle w miejscu, które jest dla mnie takim miejscem idyllicznym, całe miasto zostało obwieszone plakatami obwieszczającymi obchody i celebrowanie obchodów Dnia Żołnierzy Wyklętych, i ten Dzień Żołnierzy Wyklętych był robiony państwowo, czyli za nasze podatki, za nasze pieniądze de facto, a jego organizacja powierzona ONR-owi. To mnie strasznie sfrustrowało i zaczęłam rozmawiać z moimi znajomymi, że nie godzę się w ogóle na taką sytuację. Żołnierze wyklęci mordowali wszelkiego rodzaju mniejszości, mordowali chłopów. I zaczęłam mówić, że jakby ten termin oddolnie oznacza żołnierzy, o których się nie mówi, a dla mnie żołnierze, o których się nie mówi, to są żołnierze brygad międzynarodowych. To ich pomniki są likwidowane, tablice ściągane, o nich zabrania się mówić. W związku z tym od tego 2014 zaczęłam myśleć, w jaki sposób można wprowadzić pamięć o działaczkach i działaczach ruchów lewicowych, przywołując ważność walki Dąbrowszczaków i powiedzieć jakieś takie no pasaran polityce niepamięci. Bardzo mało osób wtedy w ogóle wiedziało i bardzo mała liczba osób, z którymi można było rozmawiać, więc dziękuję od razu wszystkim, którzy udzielili mi pomocy i wiedzy. No i wtedy stwierdziłam, że jakby pogrób nieznanego żołnierza jest miejscem, gdzie odbywają się po pierwsze te wszystkie działania upamiętniające żołnierzy wyklętych. Tam przychodzą oficjalne delegacje, ale jest to też miejsce, z którego ściągnięto tablice, które były tam do lat 90. upamiętniające walki z faszyzmem, w tym walki w różnych miastach, które stoczone przez obywateli polskich będących w tych brygadach międzynarodowych. 2016 rok był też o tyle znamienny, że to była 80. rocznica puczu militarnego generała Franco i zaprosiłam do tej akcji znajomych artystów i aktywistów. Na podstawie researchu, który wykonałam, zrobiłam flagi dwóch batalionów i też nie bez przypadku, nieprzypadkowo tych dwóch. Jeden to był batalion Naftalego Botwina, dla osób, które posługiwały się językiem jidysz, w którym walczył mój dziadek, a drugi to był batalion Adama Mickiewicza i był to batalion składający się z obywateli polskich, z mniejszości narodowych głównie. Ważne to też było z tego względu, że Naftali Botwin został całkowicie wymazany z historii Polski, a o Adamie Mickiewiczu nie mówi się o tym, że miał tożsamość żydowską, o tym, że się do niej odwoływał w swojej twórczości i że był to ważny komponent jego tożsamości.
Więc wkroczyliśmy na ten plac, w drodze do tego grobu nieznanego żołnierza, imitując tą oficjalną delegację. Co więcej, nie tylko udało nam się tam wejść, udało nam się złożyć kwiaty, żołnierze nie zorientowali się, że nie jesteśmy oficjalną delegacją, więc jakby te przechwyciliśmy i przestrzeń, i rytuały. Oni nawet zasalutowali, ja myślałam, że oni chcą coś zrobić nam, ale okazało się, że taka jest procedura. Wzięli ten wieniec zrobiony przeze mnie, położyli na grobie nieznanego żołnierza. Koleżanka, aktorka odczytała wiersz Broniewskiego Cześć i dynamit i opuściliśmy grób nieznanego żołnierza, jak wszystkie oficjalne delegacje. Było to o tyle ważne też, że te wszystkie sztandary były i są do dzisiaj pod hasłem Za wolność waszą i naszą. I ta jakby idea walki za wolność waszą i naszą pochodzi od Kościuszki i że nie jesteśmy w stanie walczyć o własną wolność, nie walcząc, nie będąc wolnymi, i rozróżnienia na coś bardzo ważnego, czyli różnicę pomiędzy wolnością jako niepodległością państwową, a wolnością obywatelską. Kolejnym działaniem z tego wynikającym było stworzenie prac poświęconych kobietom, ponieważ jak udało się podczas tych 2 lat researchu, w pracy, tego działania performatywnego, potem tego, jak ono zaczęło funkcjonować głównie w mediach społecznościowych, udało się w jakiś sposób zaszczepić. Lewicowe partie polityczne, różne grupy zaczęły mówić o Dąbrowszczakach. Okazało się, że ponieważ tam się zjechały ludzie z bardzo różnych ośrodków emancypacyjnych, wolnościowych, że to się rzeczywiście przedostało w jakiś sposób do dyskursu publicznego. Natomiast grupy, które się tym zajęły, powołały się na jedną publikację z czasów PRL-u dotyczącą ilości ochotników i ochotniczek w tym wypadku i zaczęto mówić, że było tylko 60 kobiet. W związku z tym, że ja już zaczęłam robić research i miałam 90 żydowskich Polek, które tam pojechały, a było mnóstwo jeszcze większościowych Polek, które tam pojechały, bądź też Polek innych, członkini innych mniejszości. W związku z tym postanowiłam zrobić pracę o kobietach. I początkowo ta praca, znaczy ona składa się de facto, ale dopiero teraz zresztą w Muzeum Sztuki Nowoczesnej na wystawie Niepodległe została pokazana w takiej formie, czyli tych pudełek, które były zamierzeniem, gdzie ja spotkałam się z członkiniami, członkami rodzin, zrobiłam kolaże na podstawie dokumentów, które uzyskałam, abstrakcyjne portrety tych kobiet. Natomiast mój zamysł był taki, że ja będę jeździć z tymi pudełkami i opowiadać ich życiorysy. Z racji braków budżetowych i motoryzacyjnych skończyło się na performansie mówionym. I podczas tego performansu mówionego, w którym jakby mogłam się dostać do bardzo różnych przestrzeni, i to też dla mnie było ważne, byłam i w synagodze, ale też w centrum kulturalnym i rozmawiałam z dzieciakami z podstawówki i w ramach Resist Festu na Syrenie, czyli takiego festiwalu oporu, udało mi się opowiadać ich losy, które są też przykładem opowieści o osobach, które były wykluczane w dwudziestoleciu międzywojennym i jakby częścią odkłamywania historii na temat mniejszości i osób, które przyłączyły się do walk z faszyzmem. I no tak, czyli szybko przelecę przez te różne pudełka, które udało mi się zrobić, i opowieści. Nawet dziewczynki z podstawówki zrobiły tablicę pamiątkową dla jednej z brygadzistek. I ostatnia praca dotycząca brygad międzynarodowych była pracą, jak już wkluczyło się sam temat Dąbrowszczaków w jakiś sposób do dyskursu. Te opowieści o kobietach no, zaczęły taką, jak zresztą koleżanka wcześniej mówiła, być mówione od osoby do osoby, od środowisk do środowisk, gdzieś tam zaczęły się ukazywać. Zależało mi, żeby przechwycić kolejną, jakby na innym poziomie przestrzeń publiczną, czyli już nie tylko zrobić wkroczenie w nią i wyjście, ale także pozostawić materialny ślad i zrobić upamiętnienie brygad międzynarodowych w przestrzeni publicznej. Stąd znalazłam kamień w miejscu, który się nazywa Parkiem Świętokrzyskim u zbiegu Świętokrzyskiej i Marszałkowskiej. Jest dosyć ciekawa historia tego kamienia, bo on przez długi czas funkcjonował jako taki pomnik niepamięci, ponieważ została zdjęta z niego tablica w którymś momencie, nikt nie wie dokładnie w jakim.
I był ten ślad po dawnej tablicy. Na tej dawnej tablicy okazało się, że było upamiętnienie, że w tym miejscu stał dom, który 16 grudnia 1918 roku na zjeździe połączeniowym SDKPIL i PPS Lewicy utworzona została Komunistyczna Partia Polski. I stwierdziłam, że skoro Komunistyczna Partia Polski, jak już zostały utworzone brygady międzynarodowe, pomagała ludziom wyjeżdżać i przedostawać się do Hiszpanii, to jest to niesamowity zbieg okoliczności i należy wykorzystać to nakładanie się pamięci i dialogowanie ze sobą różnych pamięci i zrobić tam trwalsze upamiętnienie, czyli tablicę upamiętniającą brygady międzynarodowe. I umieściłam tam tablicę. Było to też okazja do zaproszenia po raz kolejny różnych środowisk do współpracy i do pomocy, między innymi warszawskiego chóru, który śpiewał, rewolucyjnego, który śpiewał różne pieśni, różnych aktywistów, którzy pomogli mi umieścić tą tablicę, ale też doprowadzić do tego, żeby ona była odsłonięta i żeby tam się nie zadziały jakieś bardzo nieprzyjemne sytuacje. No i ten gest spowodował takie dialogowanie ze sobą różnych pamięci. Widzę, że już muszę kończyć. Chciałam tylko powiedzieć, że jakby te wszystkie działania wynikające z gestu prywatnego i z takich doświadczeń zewnętrzności mają nie tylko na celu upamiętnianie tamtych osób, ale szczególnie poprzez te historie kobiet i opowiadanie ich losów, pokazanie, że one praktykowały antyfaszyzm i sposób, w jaki one go praktykowały, był bardzo oddolny, bardzo codzienny i jest do wykorzystania jako receptę do działania obecnie. Dziękuję. Dziękuję, Zuzanno. Zawsze robi to na mnie ogromne wrażenie, pasja, z jaką przypominasz historię Dąbrowszczaków, ale też sposób, w jaki przekuwasz to na tak mocną sztukę. Naszą kolejną uczestniczką jest Michał Zadara, reżyser teatralny, który bardzo często wychodzi ze swoją twórczością poza bezpieczne pole sztuki teatru, interweniując za pomocą swoich spektakli w systemy nie tylko zapisywania historii, ale też na przykład legislacji. Tak miało to miejsce w przypadku ostatniego spektaklu Sprawiedliwość, którego tematem była wymuszona emigracja żydowska w latach 60. XX wieku. Michale, oddajemy ci głos. Tak jest. Ja będę łaził, bo łatwiej mi się myśli, jak łażę. I przepraszam, bo ostatnio prezentowałem to w Berlinie w Muzeum Żydowskim i w Bazylei i mam jeszcze niemieckie napisy, które dodają może pikanterii całej sprawie. Ale nie wiem, czy ktoś się na tym zna, jak to otworzyć? Zielonym? I co, i teraz mogę przewijać? Nie, właśnie nie mogę. To jeszcze nie mierz mi czasu. Bo ja mam... Że co? Ktoś? Pani umie? I teraz mogę zmieniać? Widok i prezentacja. Dobrze, więc ja teraz będę mówił o projekcie, którego jednym z komponentów był spektakl, który się nazywa Sprawiedliwość, ale nie o to chodzi. Mianowicie, jakieś 5 lat, 4 lata temu miałem, byłem... Operację miałem niegroźną, leżałem w szpitalu i pomyślałem sobie, co za wspaniała okazja, żeby przeczytać książkę nareszcie, bez jakby nie, że ma się czas na skupienie, więc przeczytałem jeszcze raz Eichmanna w Jerozolimie i na koniec czytania tego Eichmanna w Jerozolimie, jeszcze kompletnie nafaszerowany tymi wspaniałymi narkotykami, jakie podają w szpitalach, napisałem jeszcze cały długi felieton do krytyki politycznej o tym, że skoro przecież jeszcze dzisiaj stawiamy nazistów, SS-manów przed sądem, to dlaczego nie da się kogoś postawić przed sąd, kto uczestniczył w wydarzeniach 68 roku, to znaczy był odpowiedzialny za współorganizowanie bez wymuszonej emigracji osób pochodzenia żydowskiego z Polaków pochodzenia żydowskiego z Polski. I to kiedyś się spotkałem, kiedyś z dyrekcją tego teatru, powiedziałem, że chciałbym zrobić taki spektakl, że cały budżet by poszedł na badania historyczne i prawników, a właśnie
właściwie spektakl byłby zupełnie nieważny. W tym wszystkim i oni ku mojemu zaskoczeniu powiedzieli, okej. Więc stąd się wziął ten projekt, którego jedna z części jest spektaklem, ale to nie chodzi o spektakl. Więc to jest ten spektakl Sprawiedliwość, jego można do dzisiaj oglądać w tym teatrze. To jest zdjęcie z tego spektaklu, zresztą Barbara Wysocka, która jest na zdjęciu, też tu siedzi, więc jeżeli coś źle powiem, to proszę mnie korygować od razu, bo ja postaram się w te 6 minut opowiedzieć cały spektakl, więc państwo już nie muszą przechodzić na te półtorej godziny. Więc chodzi o to, że tam jest dokładnie napisane, o czym ten jest spektakl. To jest spektakl zupełnie bez metafory, tam w ogóle nie chodzi o spektakl, o przedstawienie, nikt nikogo nie gra, tylko informujemy. Jest to spektakl o przypisaniu odpowiedzialności karnej osobom współodpowiedzialnym za wypędzenie 13 tysięcy polskich Żydów w latach 68-71. Zaczęliśmy myśleć o tym, w jaki sposób, znaczy co się właściwie wtedy wydarzyło, bo to nie jest też oczywiście jasne dla wszystkich, co się wtedy wydarzyło. I chodzi o to, że wydarzenie było następujące, że w sposób zupełnie bezprawny, czyli jakby mechanika prawna wokół tej emigracji była bezprawna, czyli wbrew prawu tamtego czasu, zmuszono do emigracji 13 tysięcy Polaków, obywateli polskich. Polaków po prostu. I to nam się, mi się zupełnie nie podoba. Uważam to, że to jest skandal. I jeszcze większym skandalem jest to, że ludzie, że nikt za to nigdy nie poniósł odpowiedzialności. To znaczy nie jeden, ani jeden celnik, który na granicy szantażował ludzi i zabierał im bezprawnie przedmioty, ani jeden polityk, który nawoływał do nienawiści, ani jeden dziennikarz, nikt nigdy nie stanął przed sądem za bezprawne działanie, które miało miejsce. I teraz w tym spektaklu, tu opowiadam o przeszłości żydowskiej w Polsce, w tej prezentacji, która jest jakby tam miałem 40 minut, opowiadam o jak doszło do 68, o tym, że kto mógł być za to odpowiedzialny, to jest pana Moczara zdjęcie. Moczar przygotowywał już w Urzędzie Bezpieczeństwa listy Żydów od lat, początku lat 60., więc jakby zbudował już jakby całą taką infrastrukturę biurokratyczną pod to, co się działo. Tutaj opowiadałem o Gomułce. Gomułka pojechał na spotkanie podczas wojny sześciodniowej, pojechał na spotkanie z Breżniewem. Breżniew go się pyta, ale słuchaj, czy u was nie ma przypadkiem piątej kolumny? Gomułka wraca do Polski i w przemówieniu przed kongresem Związków Zawodowych mówi, że w Polsce nie będzie żadnej piątej kolumny i że Polska nigdy nie stoi na przeszkodzie nikomu, Polakom pochodzenia żydowskiego, żeby wyjechali z Polski. Partia, cały aparat biurokratyczny odbiera to jako impuls, żeby zacząć po prostu antysemickie działania właściwie na każdym szczeblu aparatu państwowego. W tym samym czasie odbywa się czystka w wojsku, na skutek której na koniec roku 67 nie ma już ani jednego oficera, więc pewnie ani jednego żołnierza pochodzenia żydowskiego w wojsku. Wiemy to dlatego, że właśnie Moczar bardzo sumiennie zbierał tą dokumentację. Równocześnie, jak wiemy, w 68 roku zaczynają się kluby dyskusyjne wśród młodzieży. Równocześnie Kazimierz Dejmyk przygotowuje spektakl Dziady na upamiętnienie rewolucji październikowej. Ten spektakl zostaje zakazany. Studenci wychodzą na ulicę, aby protestować i partia decyduje się przypisać całą winę Żydom. Tak, czyli bardzo konkretne są działania, to są z 8 marca te wiece. Bardzo konkretnie są dyrektywy i to jest udokumentowane, że na spotkaniach tych organizacji partyjnych, dziennikarskich się mówi, dobrze, trzeba powiedzieć, że to nie studenci demonstrowali, tylko że to są konkretni studenci zainspirowani przez syjonistów. W tamtym czasie syjoniści znaczy Żydzi po prostu, tylko nie wolno mówić Żydzi, tylko więc się mówi syjoniści. Tak jak dzisiaj się mówi na przykład finansjera z zachodniego wybrzeża, albo się mówi agenci Sorosza. W tym samym sensie był to kod antysemicki, czytelny dla wszystkich. Więc zaczyna się kampania antysemicka i dzieje się rzecz następująca, że atmosfera, wszyscy, którzy wyjechali, mówią wtedy o atmosferze, że atmosfera stała się
nieznośna. I jakby przebadaliśmy, co to by znaczyło atmosfera. Atmosfera jest coś takiego, że cię wyrzucają z pracy. Atmosfera to jest też coś takiego, że musisz, że decydujesz się na tą, sąsiedzi oczywiście patrzą się na ciebie krzywo, decydujesz się na tą emigrację i żeby wyemigrować, idziesz do, i to jest jakby ten skandaliczny element prawny, idziesz do urzędu paszportowego, tam mówią ci, że słuchaj, możesz wyemigrować, tylko musisz tu podpisać, że chcesz dokument podróży. Ty myślisz sobie, no dokument podróży to pewnie znaczy paszport. W międzyczasie musisz się pozbyć wszystkich swoich posiadłości, bo nie wolno ci wywieźć niczego oprócz $5, żeby opłacić te wszystkie znaczki skarbowe i tak dalej, potrzebujesz dużo pieniędzy, więc sprzedajesz wszystkie swoje posiadłości za bezcen. Wracasz do tego urzędu z poświadczeniem, że nie posiadasz niczego, czyli państwo się cię w międzyczasie pozbawiło wszystkiego. Mówisz, poproszę teraz ten paszport, dostajesz w zamian dokument podróży, na którym jest napisane, ten człowiek już nie jest obywatelem polskim. Na skutek działań różnej biurokracji, ale konkretnej polityki państwa, zostajesz pozbawiony prawa wyborczego, biernego i aktywnego, własności obywatelskiej, obywatelstwa, jakichkolwiek praw, które cię chronią. Tego samego pozbawiały ludzi ustawy norymberskie w 1935 roku i też dotyczyły tylko Żydów. Chcę zwrócić na tą paralelę z Holokaustem. To znaczy ludzie, którzy organizowali ten 1968 rok w Polsce, nie mieli krwi na rękach, ale także ich nie mieli na rękach ludzie, którzy organizowali Holokaust. Na przykład Eichmann, który się często tym bronił, że przecież nic, nie miał żadnej krwi na rękach. Więc tak, 13 tysięcy osób wyjeżdża. Myśląc o tych różnych skalach odpowiedzialności, różnych stopniach odpowiedzialności, myśleliśmy o tym, czy dałoby się teraz powiedzieć, że kierownictwo sprawcze miało Gomułka. Można to powiedzieć, tylko Gomułka nie żyje, więc nie da się go postawić przed sądem. Tak samo jest z większością, no ze wszystkimi politykami, którzy wtedy o czymkolwiek decydowali. Wtedy się nie awansowało mając 25 lat, tylko się już miało 50, czyli dzisiaj się ma 110, czyli się nie żyje. Potem idąc dalej, pracodawcy. Najważniejszym momentem w emigracji był moment utraty pracy. Traciło się pracę, ponieważ było się Żydem. To jest bardzo jasne, to było dla wszystkich jasne. To jest nielegalne. Nielegalne też wobec ówczesnego kodeksu pracy. Tylko, że dyrektorzy instytucji, którzy byli za to odpowiedzialni, w większości już nie żyją. I instytucje, które zwalniały ludzi, też nie istnieją, bo był to inny ustrój. I dalej myśląc, to jest scena właśnie, gdzie myślą aktorzy, czy mówią o tym, kto mógł być odpowiedzialny, doszliśmy do dziennikarzy. I teraz dziennikarze, którzy wtedy pisali nienawistne teksty, które bezpośrednio spowodowały, że ludzie wyjeżdżali, niektórzy z nich jeszcze żyją. Tylko że przestępstwo podżegania do nienawiści się przedawnia po 5 latach. Czyli właściwie też nikogo nie można postawić przed sądem. Ale jeżeli teraz się zastanowimy nad pojęciem zbrodni przeciwko ludzkości, to się okazuje, że zbrodnia przeciwko ludzkości nie jest definiowana stopniem przemocy. Czyli nie trzeba jakiejś grupy kompletnie wyeliminować, zabić, masowo zgwałcić, nawet w jakikolwiek fizycznie uszkodzić, żeby to była zbrodnia przeciwko ludzkości. Zbrodnia przeciwko ludzkości definiuje fakt wyodrębnienia pewnej grupy i prowadzenia skomasowanej państwowej polityki przeciwko tej grupie. Czyli w każdym sensie tego słowa to, co się działo w Polsce w 1968 roku, musi być uznane jako zbrodnia przeciwko ludzkości. I teraz każdy, kto uczestniczy w zbrodni przeciwko ludzkości, te małe zbrodnie, które się jakby czyni, na przykład podżeganie do nienawiści, nagle, skoro to jest częścią zbrodni przeciwko ludzkości, to się już nie przedawnia. Więc znowu można, otwiera się furtka do oskarżenia kogoś i na końcu dochodzimy do wniosku, że są dwie osoby, których jeszcze można postawić dzisiaj przed sądem. Jest to dwójka dziennikarzy, jeden z nich Karol Badziak, łódzki dziennikarz, ślepy dzisiaj i głuchy, więc nie mogliśmy z nim rozmawiać. Druga, Iwona Śledzińska, jest jedyną posłanką na polski Sejm, która była we wszystkich Sejmach.
po kolei. Była posłanką we wszystkich wolnych sejmach, posłanka kiedyś Unii Wolności, dzisiaj PO. Pisała potwornie nienawistne teksty. Chętnie bym o nich opowiedział, ale już nie mam na to czasu. Spektakl kończymy tym, że... Zero? Spektakl kończymy tym, że opisujemy zawiadomienie o podejrzenia popełnienia przestępstwa, które kierujemy ja kieruję do prokuratury. Ten dokument dalej jest u mnie, ja go jeszcze redaguję, ale to nastąpi dokładnie chyba, myślę, że w lutym będę miał gotową redakcję tego dokumentu i powiadomię prokuraturę o tym, że Karol Badziak oraz Iwona Śledzińska, dzisiaj nazywa się Iwona Śledzińska-Katarasińska, popełniali zbrodnie przeciwko ludzkości, które jest karalne według tam różnych akapitów. Dziękuję. Bardzo dziękuję, Michale. Oczywiście ta formuła daje całkowity komfort uczestniczkom slamu, ponieważ nie ma żadnych pytań, nie ma żadnych wątpliwości. Prezentujemy tylko nasze propozycje, ale oczywiście mamy dzisiaj wiele godzin podczas też nocnej imprezy, żeby przydusić kogoś i wydostać jakieś dodatkowe informacje. Zapraszam Edkę Jarząb. Edyta Jarząb, artystka, aktywistka, używająca przede wszystkim dźwięku. Dźwięku jako narzędzia politycznej mobilizacji, solidarności, siostrzeństwa, braterstwa, ale też przyjemności, no i też sprzeciwu. Zajmując się głównie tworzeniem takich partycypacyjnych ścieżek dźwiękowych do protestów, parad. Na slamach się czas liczy od pierwszego słowa wypowiedzianego do mikrofonu, więc chyba start. Dzień dobry, jestem wdową po ubeku. Nie żartowałam oczywiście. Zagram wam trochę nagrań, które przygotowałam, które zmontowałam podczas, nie wiem, może ostatnich 2 lat dziania się różnych rzeczy na ulicach, głównie ulicach Warszawy, chociaż i w innych miastach uczestniczyłam w różnych protestach i akcjach. Nie wiem, to będzie taka pigułka, nie przestraszcie się, nie zmartwcie, będzie dużo głośnych dźwięków. Będzie też trochę dokumentacji, jakichś rozgrzewek i akcji, które przygotowywałam też z okazji tego naszego życia nocnego na ulicach. Thank you.
ktoś idzie, tak. Naziści. Tacy, co nienawidzą wszystkich. Alejami? Słucham? Alejami idą teraz? No, chyba tak. Szanowni Państwo, chciałbym poprosić Państwa o powstanie oczywiście w odpowiednim momencie i o zdjęcie zakryć głowy. Tu ma gęste, tu ma rzadkie, ale sobie tu stąd trochę przyczesuję na tą stronę i... Ja tylko nie rozumiem, skąd jest jego pomarańczowa skóra, bo to jest ciekawe. Od samoopalacza. Od samoopalacza? No, tak. No, chcę być maczolatym. Byliście ci internacjonały, gdzie wszystko dla was, komuna była ponad wszystko. Ale proszę pana, każdy ma prawo się mylić. Nie, nie mylić, że pani, ja coś pani powiem. Mnie oni nie przeszkadzają, tylko w tym dniu, gdzie chciałem usłyszeć tą przemowę, a ta hołota wrzeszczała, to mówię, gdzie? To o to chodzi, o to chodzi. Mnie tam nie przeszkadza, oni mogą być ultralewicowcy. Oni nie mają szans, bo Polacy nie mają, ale chociaż szacunek. Naszą bronią, kanadyjczycy nie przegonią. Trump zniszczy planetę, my zniszczymy Trumpa. Trump zniszczy planetę, my zniszczymy Trumpa. Thank you.
Dziękuję. Bardzo dziękuję za to dźwiękowe wystąpienie. Zapraszam teraz Cecylię Malik. Cecylia jest aktywistką, artystką wizualną, używającą sztuki jako kolektywnego narzędzia kształtowania świadomości ekologicznej, działając w imieniu także nieludzkich podmiotów, takich jak rzeka, rezerwat przyrody lub puszcza. Zapraszam, Cecylia. Pokażesz? Tutaj musimy wyłączyć. Ojoj, tutaj zabrałam. Cztery, start, tak? Start. Start. Jestem malarką z wykształcenia, ale we wrześniu, 25 września 2009 roku postanowiłam zrobić pamiętnik fotograficzny, który będzie polegał na tym, że każdego dnia będę wchodzić na inne drzewo. I jako dowód na to, że to zrobiłam, będę rzucać fotki z Cecylią na drzewie na Facebooka. Nie robiłam tego absolutnie w obronie drzew, w ogóle nie myślałam o ekologii. Był to mój bardzo osobisty projekt, bardziej o miłości, wolności i innych sprawach. Ale projekt ten bardzo polubili aktywiści miejscy i ekolodzy. I zaczęłam dowiadywać się od nich, że na przykład w Krakowie chcą zabudować przepiękne tereny koło Zakrzówka. I tym sposobem włączyłam się po prostu w wiele ruchów aktywistycznych w obronie terenów zielonych dla mieszkańców Krakowa, a także w prawo do miasta, wykorzystując kompetencje artystyczne do wspierania. Wiele z tych akcji było skutecznych dzięki współpracy z wieloma organizacjami, z ekspertami, z mieszkańcami. Ale w 2017 roku już działalność moja musiała wyjść poza Kraków, bo do tej pory działałam w Krakowie, w swoim mieście, gdyż w marcu i w lutym wszyscy usłyszeliśmy na ulicach piły. Polacy dzięki ustawie Lex Szyszko, prawa do liberalizacji wycinki drzew, wycięli ponad milion drzew w całym kraju. Moi przyjaciele, ekolodzy z całej Polski, wszyscy powiedzieli: Cecylia, musimy organizować protest ogólnopolski w Warszawie. A ja akurat urodziłam małego Ignacego, miałam kłopoty po porodzie i było mi bardzo trudno organizować coś dużego w Warszawie. Ale z powodu, że połowa drzew, na których byłam, już nie istnieje, czułam, że powinnam po prostu coś zrobić. Zrobiłam zupełnie osobisty taki gest. Po prostu wyszłam na wyrąb i jak co rano karmiłam Ignacego piersią, bo był jeszcze bardzo mały. Zaczęłam to robić razem z moim mężem Piotkiem, który dokumentował te performance codziennie przez miesiąc. Nie myślałam, że to będzie jeszcze jakiś protest. Ale moje przyjaciółki, poruszone tymi fotografiami, po kilku dniach powiedziały: Cecylia, chcemy zrobić to z tobą. Wybrałyśmy największy wyrąb w Krakowie. Przełazłyśmy wózkami przez wertepy i przez świeże trociny i siedząc na pniach i karmiąc dzieci, poczułyśmy, że to jest właśnie nasz ogólnopolski protest, choć jest nasz tylko 12. Fotka wrzucona na Facebooka rzeczywiście zrobiła karierę, kilkaset tysięcy udostępnień, ale najfajniejsze było to, najbardziej niesamowite, że kobiety z innych miast zaczęły się organizować na naszej instrukcji. To są dziewczyny z Białegostoku. Po dwóch tygodniach Warszawa, Rafał Milach robił tą fotę i także zaczęły do nas przypływać zdjęcia z całej Polski. Postanowiłyśmy fotografię Manifest, która stała się ilustracją Lex Szyszko na Europę, przekazać polskiemu prezydentowi i pani premier z listem i apelem polskich mam, że nie zgadzamy się na taką przyszłość bez drzew, bez tlenu dla naszych dzieci. Pomyślałyśmy sobie, że w zasadzie trzeba się poskarżyć papieżowi ekologowi, że polski rząd z Bogiem na ustach dewastuje naszą przyrodę. No i wybrałyśmy się, fotka się zgubiła, się moja prezentacja się ucięła. Co ja teraz zrobię? Ja bez obrazku w ogóle sobie nie radzę. Co dalej? Dobra, może wyjdźmy i może coś... Wiesz co, nie, ja po prostu klikam. I po prostu już, aha, ominęło się parę bardzo ważnych zdjęć, to ja wrócę. Dobrze, słuchajcie, nie ma tego zdjęcia. Coś się stało.
z ważnym zdjęciem, bo słuchajcie, myśmy nie udało nam się załatwić indywidualnej audiencji z papieżem. Setki Polaków ufundowało nam bilety na crowdfundingowej kampanii. I miałyśmy tylko audiencję grupową, gdzie było 1000 ludzi. Miałyśmy bardzo małe szanse, żeby przekazać papieżowi nasz raport przygotowany przez Greenpeace Polska, przez Polski Alarm Smogowy i wiele organizacji, że wycinana jest puszcza, że mamy najgorsze powietrze w Unii Europejskiej, a także, że właśnie wycięliśmy 1 000 000 drzew. No i że szykuje się masakra rzek. Ale papież zobaczył dzieci, nasi ochroniarze papieża zobaczyli dziedziusie i pomyśleli sobie, że papież będzie miał świetne foto z bobasami. I papież podjechał do nas, żeby błogosławić dzieciaki, a my wtedy wręczyłyśmy do rąk własnych ten raport. Papież złamał reguły security i go przyjął od nas. To był cud, byłyśmy bardzo szczęśliwe. Tak jak wam powiedziałam, miałyśmy tam raport o rzekach, bo pewnie o puszczy wszyscy wiecie i o powietrzu, a pewnie o rzekach nikt z was nie wie. Więc słuchajcie, ja uważam, że naturalna rzeka Wisła, to, że mamy 1050 kilometrów cudownego krajobrazu i prawie w całości naturalnej rzeki, jest to największym majątkiem narodowym nas wszystkich. Jest to nasze wspólne dziedzictwo. Dlatego Wisła jest nieuregulowana, dlatego że w komunie nie mieliśmy forsy, żeby to zrobić. Edward Gierek marzył, żeby Wisła stała się drogą do transportu węgla, ale zbudował tylko Włocławek i kilka zapór w Krakowie. Niemniej jednak też dzięki temu, że weszliśmy do Unii Europejskiej, rzeki w Polsce bardzo się poprawiły. I teraz kąpiel w Wiśle nie zagraża naszemu zdrowiu. Więc mamy nieregulowane rzeki, cudowny krajobraz, mamy korytarz ekologiczny, autostradę ptasią, której zazdrościć nam może cała Europa. I mamy już coraz czystszą wodę, bo musieliśmy zbudować oczyszczalnie ścieków, żeby respektować dyrektywy wodne. Ale dostaliśmy też pieniądze na działania przeciwpowodziowe, które niestety są w katastrofalny sposób wydawane. W ostatnich 5 lat Polska wyregulowała w ten sposób, betonując 10 tysięcy kilometrów rzek. To się stało teraz, to się dzieje teraz. Wszyscy o tym nie wiemy, bo to nie jest medialne, gazety o tym nie piszą. 2 lata temu rząd polski jednogłośnie przegłosował przystąpienie Polski do budowy drogi wodnej E40, czyli żeby Wisła stała się drogą do transportu, pomimo że jest pokolana i że jest to kompletna utopia zrealizowanie tego planu połączenia Bałtyku z Morzem Czarnym. Sprawa to jest możliwe, że to się nie stanie, bo nigdy nie będzie na to nas stać, ale na pewno będziemy mogli podszczypywać i niszczyć Wisłę. Między innymi, poczekajcie, przez budowę zapory w Siarzewie, nowego progu wodnego, który nie ma uzasadnienia ekonomicznego, ale lobby, tak już kończę, lobby elektrowni Enea stara się, żeby za państwowe pieniądze powstała ta elektrownia, która nie będzie zabezpieczeniem przeciwpowodziowym. Na skutek tego powstała koalicja Ratujmy Rzeki. Wejdźcie na stronę, dołączcie się do niej. 40 polskich organizacji ekologicznych postanowiło połączyć siły, żeby walczyć z tym, gdyż wszyscy ekolodzy wcześniej czy później spotykają się nad rzekami. Matki Polki na Wyrębie postanowiły, że skoro ornitolodzy, hydrobiolodzy, wędkarze, ichtiolodzy i masa ekspertów mówi trudnym językiem o rzekach, my powiemy, że potrzebujemy słodkiej wody do picia, pięknego krajobrazu na co dzień, prawa do piękna, i możliwości relaksu po prostu nad rzekami. I dlatego dołączyłyśmy się do nich. Wymyślając happening dla sióstr rzek, trafiłam na rzeźbę w Muzeum Etnograficznym w Toruniu. Ta figurka przedstawia Wisłę i jej siostry, lewe i prawe dopływy. To są siostry rzeki. I wtedy pomyślałam sobie, żeby na ratunek Wiśle przybyły rzeki, nie ludzie, żeby przybyły rzeki bronić swojej królowej. A kobiety, żeby zostały tylko poproszone, dziewczyny, żeby udzieliły tym rzekom głosu. Zaczęłyśmy z Anią Grajewską, z którą organizuje Matki Polki na Wyrębie, namawiać sąsiadki, siostry, babcie, mamy i koleżanki, wiele z nich tutaj jest, żeby wybrały swoją ukochaną, ważną dla siebie rzekę. Okazało się, że dziewczyny chcą być rzekami. Z jakichś powodów rzeki są dla nas ważne, są bliskie, chociaż wszystkie po raz pierwszy dowiedziały się o planach regulacji dewastacji Wisły. Postanowiłyśmy zacząć od protestu przeciwko zaporze w Siarzewie. W Krakowie przybyły 104 rzeki. Także Eufrat, poetka syryjska, jej udzieliła głosu, także Walbona z Albanii. Większość kobiet po raz pierwszy weszło do Wisły. Wszystkie dowiedziały się po raz pierwszy o koalicji Ratujmy Rzeki i o tym, że rzeki są zagrożone. Śpiewałyśmy razem pieśń przygotowaną specjalnie na tę okazję. Tu jesteśmy w miejscu planowanej zapory w Siarzewie. Jesteśmy w Ciechocinku. Przyjechały rzeki z Torunia i z Warszawy. Niestety w Toruniu pokazała nas tylko TV Trwam, manipulując nasz przekaz, bo rzeki nie są interesujące dla gazet, dlatego w październiku spotkałyśmy się w Warszawie, żeby ktokolwiek nas usłyszał. Siostry rzeki dają prostą instrukcję na przepis. Wybierz rzekę,
namaluj jej imię, wyjdź do rzeki, powiedz, nie zgadzam się na niszczenie Wisły. Moja siostrzenica powiedziała, że na urodziny chce zorganizować małe siostry rzeki z przyjaciółkami wejść do pobliskiej Dłubni i zaśpiewać. Siostry rzeki, przybywajcie, wsparcie i swą siłę dajcie, bo chcą tamę nam narzucić, naturalny bieg zawrócić. Hajaj, hajaj. Słuchajcie, to jest temat trudny i dlatego będziemy to kontynuować. W te wakacje planujemy dużą akcję z najbardziej skuteczną organizacją ekologiczną w Polsce, Fundacją Green Mind, która między innymi zaskarżyła do Komisji Europejskiej Puszczę Białowieską. Dołączajcie się do nas. Dziękuję, Cecylio. To kolejny skutek, który odnoszą artystki w życiu codziennym, też reprezentując inne właśnie nieludzkie podmioty, takie jak rzeka. Zapraszam Natalię Romik. Natalia jest kuratorką, badaczką, artystką, dla której głównie wystawa jest narzędziem do walki o pamięć, prawdę historyczną. Natalia tworzy bardzo rozbudowane programy skupiające się głównie na żydowskim dziedzictwie w Polsce, takim jak Nomadyczne Archiwum Sztetl. Natalio, oddaję ci głos, mównicę. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Przede wszystkim chciałam zacząć od krótkiej definicji tego, czym się od już przeszło 11 lat zajmuję. Czym jest Sztetl? Sztetl wczoraj i dziś. Posłużę się definicją Samuela Kassowa. Sztetl jest to istniejąca przed II wojną światową miasteczka, zamieszkałe niegdyś przez ludność żydowską, czasem stanowiącą ponad 80%, czasami 20%, czasami 50%. Ludność różniącą się od swoich sąsiadów językiem jidysz, kulturą i religią. Proszę państwa, tutaj zaznaczyłam mniej więcej, gdzie możemy znaleźć dzisiejsze opiłki, resztki architektury, wiadomo, po zakończeniu Holokaustu, po sztetlach. To była taka moja pierwsza mapa, gdzie zaznaczyłam wszystkie miejscowości, w których chciałam odwiedzić synagogi, mykwy, łaźnie rytualne, oczywiście taki wishful thinking. Tak naprawdę byłam może w 60 miejscowościach. Dzisiaj synagogi, domy modlitwy są użytkowane w różny sposób. Najczęściej są to ruiny wyparte z pamięci lokalnej, ale często są zamienione, jak chociażby ta Winowłodzu, na sklepy, na studia telewizyjne, jak chociażby w Opolu. Gdzie dziś możemy znaleźć wiedzę i przede wszystkim wiedzę architektoniczną, to co mnie najbardziej interesuje o dawnych sztetlach. W Żydowskim Instytucie Historycznym jest takie miejsce, gdzie każda z was może przeczytać mapy pamięci, zobaczyć jak osoby, które uratowały się z Holokaustu, malowały właśnie historię miasteczek w sposób wizualny. Czasami są to bardzo organiczne mapy, czasami dokładnie, precyzyjnie pokazujące, gdzie był sklep mięsny, gdzie był sklep kolonialny, czy była szkoła na przykład bundu, czy sionistyczna. I teraz moje główne pytanie, co się dzieje z tymi miasteczkami w dniu dzisiejszym? Czy możemy jakoś pomóc rewitalizować te przestrzenie, negocjować ich nową funkcję, rozmawiać z lokalnymi właśnie domami kultur? Jak można zaadoptować te przestrzenie? I moja odpowiedź wraz z kolektywem Senna, Piotr Jakoweńko, Agata Korba, bardzo się cieszę, że tutaj też dzisiaj jesteście. To był projekt, który był częścią mojego doktoratu na Bartlett School of Architecture, Nomadic Sztetl Archive, czyli Nomadyczne Archiwum Sztetla. Lokalni mieszkańcy nazywali go sklepem na kółkach bądź małą synagogą. Chciałam stworzyć właśnie taką przestrzeń, która by podróżowała od miasta do miasta i moglibyśmy pokazać mieszkańcom, mieszkankom ich architektoniczną przeszłość. Czy wiedzą, że mieszkają w dawnym pożydowskim domu? Czy wiedzą, że właśnie tam znajduje się grób masowy? I czy możemy porozmawiać chociażby na temat lokalnych pogromów? I tak zaczęliśmy tworzyć wraz z Sebastianem Harukiem architekturę Nomadycznego Archiwum Sztetla. Bardzo prosta, minimalistyczna struktura, w której właśnie w środku zmienialiśmy ekspozycję, podróżując z miasta do miasta, dedykując ją tylko i wyłącznie jednemu miasteczku. A zaraz dokładnie pokażę państwu, jak wyglądała nasza podróż.
Z racji, że zajmuję się elewacją lustrzaną jako medium, medium artystyczne, to archiwum Sztetla wyglądało mniej więcej tak. Znaczy było obłożone elewacją lustrzaną, hipso-lustrzaną, ze względu na to, żebyśmy nie mieli żadnej kolizji po drodze. I tak naprawdę zatrzymywaliśmy się w, to jest akurat wnętrze, tylko jeszcze powiem, że wnętrze też było, mieliśmy niezależny prąd, niezależne oświetlenie, z racji na to, gdyby miasto nam pozwoliło i udzieliło zgody, zatrzymując się na rynku dawnego miasta. I tutaj była taka właśnie pierwsza nasza mapa, jak chciałyśmy, bo same dziewczyny brały udział właśnie w tej naszej wędrownej, wspaniałej podróży, gdzie chciałyśmy jeździć. I to był taki nasz pilotażowy podróż, która odbyła się 2 lata temu. Pierwszym miastem, w którym się zatrzymałyśmy, był Kock, miasto, które przed wojną stanowiło ponad 50% żydowskiej społeczności. I tak jak widzicie tu, rozstawiałyśmy archiwum Sztetla na środku rynku. Tu widzimy też dokładnie przedrukowane mapy pamięci, mapy właśnie z Pinkas Kehilot, gdzie mieszkańcy szukali, dosłownie byli zainteresowani, czy mieszkają właśnie w tym dawnym pożydowskim domu. Z racji, że trzeba było przerobić mnóstwo materiałów historycznych, nigdy nie operowałyśmy same. Były również fundacje, jak Fundacja Brama Zuckermana, Fundacja Brama Grodzka czy Panorama Kultur, które bardzo mocno nas wspierały intelektualnie i też materiałowo. I mieszkańcy małych miast zaprowadzali nas do różnych przestrzeni, jak chociażby tu widzicie dawną rabinówkę, przestrzeń właśnie rabina Morgensterna. I Cykl naszej podróży wyglądał bardzo podobnie. Tutaj jesteśmy w Bychawie, również miasto ponad 60% przed wojną społeczności żydowskiej. I co było dla mnie niesamowite, że nie dość, że pokazywałyśmy znalezione materiały z Państwowej Akademii Nauk, z Żydowskiego Instytutu Historycznego dla społeczności lokalnej, mieszkańcy też nam przynosili swoje takie opiłki pamięci, jak chociażby tutaj zdjęcie takiego dzienniczka ucznia gdzieś schowanego właśnie na strychu. Mieszkańcy prosili, aby nie pokazywać ich twarzy w tym zdjęciu, więc tak też uczyniłam. I wspólne spacery z lokalnymi historyczkami, historykami, które dały nam tą dualną wymianę wiedzy, która była ulokowana właśnie później w moich tezach doktoratu, ale również w artykułach. Na Facebooku mamy właśnie taką grupę Nomadyczne Archiwum Sztetla, więc was serdecznie zapraszam. I jak tak naprawdę chcemy działać? Tutaj mamy przykład synagogi w Bychawie, wczesny początek XX wieku, gdzie właśnie synagoga została sprzedana przez Fundację Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego w prywatne ręce. I teraz rzeczywiście, no, pan powiedział, że te okna są takie w półkole, fajnie je zamknąć w kwadrat, bo wieje. I fundacje chociażby takie jak Panorama Kultur bardzo mocno pomagają, aby tą przestrzeń zachować tak jak wyglądała. Tych miasteczek było bardzo dużo, ale chciałam się jeszcze podzielić z trzema na koniec. Biłgoraj, miasto w 70% przed wojną właśnie zamieszkałe przez Żydów, miasto sitarzy, jak to mówiono. To miasto jest zupełnie inne, ponieważ lokalny deweloper chciał zbudować taki Jewish Disneyland, tak? Małe miasteczko, gdzie synagoga stoi w środku. Wiemy, że synagoga nigdy nie stała w centrum miasta, była zawsze na uboczu. I wybudowano takie osiedle, zamknięte osiedle, gdzie można sobie zamieszkać w Sztetlu, bardzo tanie mieszkania, ale niezbyt polecam. I w środku jest, tylko teraz mi się o dziwo nie wyświetla, właśnie rekonstrukcja olbrzymiej synagogi. Nasza podróż wyglądała, tak jak mówiłam, w każdym mieście bardzo podobnie. Zatrzymywałyśmy się w centrum parku, rozmawiałyśmy z mieszkańcami, dlaczego te parki w okrutnej rewitalizacji lat 90. zostały wybetonowane. Nie znajduje się na nich zupełnie nic, ale akurat tutaj Teszowce są pozytywnym przykładem, zielonym, gdzie można usiąść i właśnie porozmawiać o tej przeszłości. Dla mnie bardzo istotnym był ten aspekt znikania, metamorfozy archiwum Sztetla. Było zupełnie niewidoczne. Tutaj jedna z moich przedmówczyń powiedziała, że może to się udało, że byłyśmy kobietami. Może. Może dlatego, że archiwum Sztetla było niewidzialne, może, że znikało w tej podkloszowej naszej pamięci. Może dlatego, że mogliśmy rozmawiać o pogromach lokalnych, o żołnierzach wyklętych, którzy zrobili, jak wiemy, tutaj też Zuza o tym mówiła, w małych miastach swoje. Co było takie dla mnie mocno smutne, że mieszkańcy, ci najmłodsi, zupełnie nie znają historii swojego miasta.
Więc uważam, że takie działania jak Nomadyczne Archiwum Sztetla, jak praca, tutaj też się odwołam do wcześniejszych moich przedmówczyń, w małych miastach jest bardzo ważna. I nie tylko instytucje kultury, nie tylko NGOsy powinniśmy się bardzo mocno skupiać na tym, aby wspólnie się uczyć i zostawiać te nasze materiały właśnie znalezione i w instytutach, chociażby jak w Żydowskim Instytucie Historycznym i w pomniejszych. Mam już tylko jedną minutę, więc prześledzę tylko ostatnie miasteczko. Tutaj też Państwo mogą zobaczyć, jak to archiwum się zmieniało, jak nie tylko pogoda robiła metamorfozę, co szalenie było dla mnie istotne pod kątem designu. I jedno z ostatnich miasteczek, Tyszowce, w którym mieszkańcy pierwszy raz mogli przespacerować się i znaleźć się w synagodze, w której do tej pory tylko i wyłącznie wycieczki izraelskie mają dostęp. Więc to też działa dualnie. I Wojsławice, zima, miasto, które chyba dłużej się zatrzymamy, ponieważ jako Senna Kolektyw chcemy pomagać w rewitalizacji synagogi na Dom Kultury, nie na prywatną działalność. I tak wyglądały właśnie tutaj spory mieszkańców, poszukiwanie dawnej tożsamości, ale też udostępnianie nam wszystkim zdjęć. I chyba już będziemy, tak już kończy mi się czas, więc zapraszam Was serdecznie do następnej odsłony Nomadyczne Archiwum Sztetla, do wspólnej podróży i mam nadzieję, że skutecznie do emerytury będę w nim działać. Dziękuję. Bardzo dziękuję, Natalio. Dziękuję też Państwu, że jesteście z nami tak długo. Mamy jeszcze dwa wystąpienia. Mogę, nie wiem, proszę sobie wyobrazić takie ćwiczenie teraz z wyobraźni. W pierwszej wersji tego slamu myślałem o 50 uczestniczkach, żebyśmy mogli spędzić noc razem, jakby po prostu poznając te kolejne propozycje. Jest tylko 12, jedna uczestniczka zachorowała. Przedostatnią uczestniczką jest Rafał Milach, artysta, który używa fotografii jako narzędzia do archiwizowania i również moim zdaniem wzmacniania ruchów społecznych, dokumentując demonstracje, protesty, blokady, ale jednocześnie tworząc autorskie projekty artystyczne odnoszące się do fotografii konceptualnej i klasycznej książki artystycznej. Rafale, oddaję Ci głos. Masz mikrofon? Tak. Masz. Możesz go też wyjąć. Jak nie wiem, czy jestem w stanie zgrać przeklikiwanie i tutaj... Tak, mównica ma konkretną konstrukcję, więc wykorzystajmy to. Tak, przede wszystkim jakby chciałbym pogratulować tych różnych inicjatyw, o których tutaj moje przedmówczynie mówiły i to jest, dziękuję za te niezwykle charyzmatyczne wystąpienia i te naprawdę jakby te inicjatywy, które odbywają się w jakiejś niesamowitej skali. Gratuluję Wam tego i mam nadzieję, że jak najdłużej będziecie trwać jakby w tych inicjatywach. Mam wrażenie, że to, co Państwu pokażę, jest dużo, dużo skromniejsze, ponieważ pomimo tego, że działam też w kolektywie, zaprezentuję pracę jakby indywidualną, którą mam nadzieję, że się w jakiś sposób rozleje. Dobra, przechodzę do klubu, ponieważ tego czasu jest naprawdę mało. Chciałbym podzielić się z Państwem takim projektem, który tak naprawdę miał swoją premierę albo został zainicjowany podczas ubiegłorocznego Forum Przyszłości Kultury, na którym można było oglądać makietę książki pod tytułem Prawie każda róża na barierkach przy Sejmie, która jest takim śladem po protestach, które miały miejsce w 2017 roku w lipcu, protestach przeciwko reformie sądownictwa. Ale zanim przejdę do tej książki, chciałbym pokazać jakby kilka zdjęć i jakby tło, z którego ta książka się wyłoniła. I to, co tutaj Państwo oglądają na slajdach, jest to takie rozrastające się archiwum protestów publicznych, tak to sobie roboczo nazwałem, protestów zarówno organizowanych przez środowiska radykalno-narodowe, jak i tych, które są antyrządowe. Jakby tutaj akurat wybrałem celowo taką grupę zdjęć, która reprezentuje raczej, znaczy nie raczej, tylko po prostu reprezentuje protesty zorganizowane
kierowane przez środowiska radykalno-narodowe, czyli Marsze Niepodległości. Na poprzednim zdjęciu widzimy tutaj blokadę Teatru Powszechnego przez ONR, Marsz Niepodległości, Miesięcznice Smoleńskie, Marsz Niepodległości, znowu Przemarsz Młodzieży Wszechpolskiej przez Warszawę. I to jest takie rozrastające się archiwum, które zawiera jakby obydwie strony, i lewą, i prawą, które niedługo zostanie jakby udostępnione. Będzie można sobie pobierać bezpłatnie te zdjęcia, wykorzystywać je we własnych celach. Będę na pewno o tym informował. Natomiast tutaj te zdjęcia, które przed chwilą Państwo zobaczyli, wybrałem specjalnie, jakby wybrałem pewien segment tylko tego archiwum, ponieważ książka, o której chcę opowiedzieć, publikacja Prawie każda róża na berkach przez Sejmie, leży jakby w kontrze do tych wydarzeń, które można było na tych zdjęciach oglądać. I w ogóle bardzo ciekawa sytuacja się tutaj wytworzyła, ponieważ opowiadam o pewnej konkretnej instalacji, która miała miejsce na zewnątrz polskiego parlamentu, a my teraz znajdujemy się niejako w rekonstrukcji albo w jakiejś interpretacji tego polskiego parlamentu wewnątrz, więc to jest w ogóle jakaś taka ciekawa konstrukcja. Książka jako obiekt właśnie jest rekonstrukcją płotu z barierek policyjnych, które zostały ustawione podczas protestów lipcowych, gdzie z jednej strony właśnie widzimy reprodukcję, wizualną reprodukcję tego płotu, śladów, które demonstrujący pozostawili na tym płocie, i z drugiej strony książki znajdują się portrety policjantów, którzy pilnowali tego płotu, więc jakby to tutaj widzimy obydwie te sytuacje ze sobą złożone. Jakby ten płot w ogóle był taką dosyć ciekawą instalacją, na której odbiły się jakby różne ślady od różnych wlepek, manifestów, statementów, które po sobie protestujący pozostawili, ale jakby tym, co mnie najbardziej uderzyło i tym, co jest jakby korzeniem tego projektu, jest kolekcja białych róż, która została zatknięta na tym płocie. I jak Państwo pewnie wiedzą, jakby ten symbol białej róży akurat w tym właśnie kontekście został zapożyczony od organizacji studenckiej, która działała w Monachium w latach 40. i nazywała się Weißrose, która właśnie w nieprzemocowy sposób, za pomocą tekstów, poezji i symbolu białej róży, jakby sprzeciwiała się reżimowi nazistowskiemu. I w związku z tym, że mamy do czynienia z jakby intensyfikacją takiej ideologii jakby skrajnie prawicowej przestrzeni publicznej, jakby tutaj ta wymowa tej białej róży podczas jej obecność, podczas protestów jest w jakiś sposób znamienna. I tutaj jest, to są dosyć nudne zdjęcia, które są po prostu taką typologicznym zapisem, dokumentacją tego płotu właśnie z fragmentami konstytucji, jakby nawet właśnie z tymi różnymi hasłami wypisanymi na tym płocie, z samym plakatem Konstytucja autorstwa Luki Rajskiego, który stał się jakby ikoną protestów. I teraz jakby przekierowując swoją uwagę do istoty tego slamu, czyli tego skutku, albo do tych sposobów walki i oporu, jakby chciałbym się odnieść do jednej z lekcji Timothy'ego Snydera z jego książki o tyranii, 20 lekcji z XX wieku, którą prawdopodobnie Państwo znają. I to jest lekcja numer 2, która mówi... To w ogóle dziwnie zabrzmi w kontekście tego antyinstytucjonalnego wydźwięku tego slamu, ale ja zaraz wyjaśnię, o co chodzi. No więc ta lekcja numer 2 brzmi: broń instytucji. To instytucje pomagają nam zachować przyzwoitość. One też potrzebują jednak naszej pomocy. Nie mów o naszych instytucjach, jeżeli nie przechodzisz od słów do czynów i nie działasz na ich rzecz. Instytucje nie obronią się same. Jeżeli nie będziemy chronić każdej z nich od samego początku, runą jedna po drugiej. Wybierz zatem instytucję, na której ci zależy, sąd, gazetę, ustawę czy związek zawodowy, i stań po jej stronie. I ja wziąłem sobie to jakoś do serca i dlatego
widać, na pewno się zmieszczę w tym czasie. Dlatego przy okazji wydania tej książki, bo chyba o tym nie powiedziałem, że ta książka została wydana w rocznicę inicjacji tej makiety, którą można było tutaj oglądać. Jakby dodatkowo, oprócz tego, że jakby sama obecność tych obrazów, ich dystrybucja, dyskutowanie tych obrazów, które są częścią tej publikacji, jakby stwarza jakiś obszar do dyskusji, stworzyłem taką limitowaną wersję szablonów, które też zaprojektowałem i wykonałem, które później, nie wiem czy drogo, ale w miarę drogo sprzedałem, co pozwoliło mi zebrać kwotę kilkunastu tysięcy złotych, którą przekażę, bo ta zbiórka właśnie dosłownie się chyba dzisiaj skończyła, ponieważ wszystkie te egzemplarze zostały, z tego co wiem, sprzedane. Jakby cały dochód z tego, jakby z tej sprzedaży zostanie przekazany na rzecz dwóch lub trzech organizacji, które walczą z faszyzmem, ksenofobią i dyskryminacją. I być może jest to taki niewielki gest, jakby niewielka kwota, natomiast to jest tyle, co byłem w stanie sam wygenerować i dołożyć się właśnie do tej walki w słusznej sprawie. Więc jakby tutaj ten obraz z takim bardzo jakby wymiernym, z takim wymiernym ekonomicznym wsparciem może jakby zasilić działania tych instytucji, które bardzo często borykają się, tych małych NGO, tych instytucji, czyli organizacji oddolnych, NGO-sów, jakichś różnych inicjatyw, które bardzo często borykają się z problemami finansowymi, więc jakby tutaj takie małe wsparcie ze strony tego projektu. Także jeszcze raz dziękuję i zapraszam do wspierania tych wszystkich wspaniałych inicjatyw, o których tutaj słyszeliśmy. A książkę można sobie tutaj zobaczyć. Ja ją tutaj zostawię, jakby ktoś chciał. Bardzo dziękuję, Rafale. Zanim zaproszę ostatnią uczestniczkę naszego slamu, małe ogłoszenie parafialne. Otóż bardzo proszę o nierozchodzenie się po tym ostatnim wystąpieniu, ponieważ mamy dla Państwa przygotowaną taką krótką prezentację, też dużą, krótką, ale dużą, kolektywną prezentację, niedługą, dużą, niedługą prezentację Roku Antyfaszystowskiego 2019. Mieliśmy dzisiaj taką sesję roboczą, trochę rzeczy wydaje mi się udało się dyskutować, wyartykułować. Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie pytania, które sami dla siebie przygotowaliśmy. Więc będzie krótko, treściwie, ale mamy jeszcze przed sobą jedną uczestniczkę naszego slamu, Jana Szostak. Jana Szostak jest artystką, która używa sztuki jako wytrychu, za pomocą którego włamuje się do innych pozaartystycznych systemów, takich jak język polski, jak konkurs piękności czy religijna pielgrzymka, wprowadzając w nie bardzo istotne zmiany. Zanim zacznę, się napiję wody. Bo przesłuszył mnie cały ogrom dużej i wspaniałej jakości waszych prezentacji. Dziękuję wam bardzo i moje serce jeszcze częściej zaczęło bić przez to, że mam tą zwiększoną odpowiedzialność, że jestem ostatnią osobą. Uwaga! Slam zawiera lokowanie produktu. Dzień dobry, nazywam się Jana Szostak. Jestem artystką, nowaczką z Białorusi. Na co dzień używam feminatywów. Schudłam, żeby skorzystać z genotypu swoich rodziców i wejść do świata konkursu Miss, żeby je schakować pozytywnie. I o tym jest właśnie mój film, który produkuję wspólnie z moim impresario i współreżyserem Jakubem Misiukiewiczem, który jest tutaj na scenie. Już miał lecieć. Dziękuję bardzo. Podczas wystąpienia będzie to kawałek filmu, który zresztą zbitki filmu do tej pory, co nam się udało zebrać, czyli udział w finale Ziemi Kociewskiej. Moja przegrana, powrót do domu, kolejny wybór Miss Polonia Wielkopolski, wyjście z sukni ślubnej z Misterem Gejem 2017 oraz ostatnie
działanie performatywne, które zobaczycie. Będziecie mogli to oglądać w trakcie mojego gadania. Wziąłem sobie do serca prośbę i zapytanie naszego moderatora. Próbowałam odpowiedzieć sobie na pytanie, co, jak i dla kogo. Tak więc przygotowałam dla Was... Tak, przygotowałam dla Was przede wszystkim pierwsze pytanie na odpowiedź, co? Pierwszy punkt to krytyka wszechobecnego patriarchatu, który nieświadomie w nas siedzi, jest zakotwiczony w naszej krwi. Nawet to widać, niestety, nie mówię tego negatywnie, w nieużyciu feminatów we wszystkich miejscach naszego spotkania. Co też bardzo uczulam na też w stosunku do siebie, że próbuję i staram się we wszystkich rzeczach wykorzystywać, wypowiedziach wykorzystywać feminatów. Drugi punkt to moja chęć wykorzystania 5 minut transmisji na żywo w trakcie Miss Polonii. Kilku milionów ogląda ją na żywo i żeby powiedzieć o rzeczach, które są dla mnie ważne, przede wszystkim opowiedzieć o sytuacji Nowaków po staremu uchodźców. Zapraszam Was do Polonii na stronie nowacy.pl. Jeszcze nie opowiedziałam tytuł filmu tak naprawdę, bo tytuł filmu jest na mojej szarfie. Miss Polonii, nie pomylcie się, Polonii, jak Abidas albo Nice. Premiera filmu odbędzie się w roku mojej ostatniej szansy na pozostanie Miss w roku 2020. Kolejnym punktem odpowiedzi na pytania, co właśnie mam nadzieję, że w 7. rocznicę powstania konkursu Miss, czyli w 2021 roku, spowoduje ich zaprzestanie. Drugim punktem i odpowiedzią na pytanie jak, to już po części odpowiedziałam, schudłam, żeby skorzystać z genotypu moich rodziców jako medium w mojej pracy i biorę udział w castingach notorycznie, jeżdżąc po całej Polsce. Czasem muszę dopasować adres mojego zameldowania z galerią, która się znajduje w tym mieście i z którą współpracuję, więc tak. Drugim punktem w dziale jak, poproszę sobie odpatrzeć, to właśnie wykorzystanie wizerunku, mianowicie uczęszczając w finałach i półfinałach konkursów, zdałam sobie sprawę, że najbardziej drastycznym i ważnym elementem w tych konkursach pozostaje ten fakt, że każda uczestniczka ma tabelkę i musi zrobić zdjęcia na Facebooku i na Instagramie ze wszystkimi sponsorami i sponsorycami, żeby wykazać swoją aktywność w mediach społecznościowych i zaangażowanie, czyli prościej mówiąc być darmową hostesą. Więc ja postanowiłam korzystać z tego w odwrotny sposób i spowodować to, żeby właśnie dzięki memu wizerunkowi w konkursie Miss Polonia albo Miss Polska mówiło się o sztuce. Stąd też moja chęć współpracy z innymi artystkami i artystami w celu podjęcia współpracy na różnych płaszczyznach i różnych poziomach w całej idei Miss. Tak więc zapraszam Was serdecznie. Również jeżeli ktoś znajduje się z przedstawicieli Mleczarni Jana do Stróża Wielkopolskiej, byłabym bardzo wdzięczna, żebyście się do mnie zwrócili, bo chciałabym zostać Waszą twarzą. Tak więc trzeci punkt w większym punkcie ja. Miss Stargate 2017, którego zaprosiłam, był tutaj z około 7 minut temu na projekcji jako finalistka Miss Ziemi Kociewskiej. Dostałam telefon, czy mam chłopaka, wtedy nie miałam, więc, ale powiedziałam tak, oczywiście ja się spytałam, po co Wam ta informacja. Oni powiedzieli, no to dlatego, żeby mógł wyprowadzić w
was, ciebie w sukni ślubnej na scenie, więc pomyślałam sobie, że to będzie ciekawym dosyć gestem, taka walka przeciwko heteronormatywnemu światu sztuki, notabene Mr. Gay 2017 jest wybierany moim zdaniem lepszy i bardziej inteligentny sposób. Tak więc jaki skutek i jak odpowiedź na pytanie, to jeszcze opowiem wam małą historię, bo po wywiadzie, który się ukazał w artystycznym, branżowym piśmie, kilka finalistek to przeczytało i to był długi wywiad. Kilka finalistek to przeczytało i wyraziło podziękowanie za to, że opowiedziałam o niektórych rzeczach, tak jak właśnie wykorzystanie siebie jako darmowy hostes na takiego typu konkursach, albo no i dopowiedziałam, że właśnie, że też im przeszkadzało, że się mówiło o zdrowym odżywianiu podczas grupowań, a karmiono nas pizzą i kebabem. Więc moim zdaniem to jest bardzo ważny też element mojej współpracy i rozmowy z dziewczynami, bo zmierzamy właśnie do trzeciego punktu, czyli dla kogo? Przede wszystkim dla dziewczyn, uczestniczek w konkursach piękności to robię. Po drugie też robię dla świata sztuki, drodzy Państwo i Panie, dlatego że wychodząc poza świat sztuki zdaję sobie sprawę, że przy przedstawieniu się mam problem z tym, że nie mogę użyć, że jestem artystką i profesjonalnie, zawodowo zajmuję się sztuką, bo artystka słowo brzmi źle i nie kojarzy się z tym, co tak naprawdę robi. To właśnie usłyszałam. A dlatego też moja propozycja i w sumie grupy Miss Polonii, czyli jak właśnie klucza i moja, żeby wykorzystywać nowe nazewnictwo i mówić ona artysta, on artyst, bo moim zdaniem przerostek kaczka powoduje zmniejszenie i artystka jest mniejsza niż artysta. Więc drodzy uczestnicy i uczestnice, widzowie i widze, widzy, to jeszcze wymaga dopracowania, polecam też współtworzyć te słowa razem, bo grupy jest siła. I aha, jeszcze zapomniałam ostatni moment, kandydatka na Miss wybiera się do panelu na Światowym Dniu Młodzieży w styczniu, żeby uzyskać błogosławieństwo. Dziękuję. Bardzo dziękuję, Jana, życzę Ci sukcesów w różnych obszarach, w różnych systemach artystycznych i pozaartystycznych. Proszę jeszcze raz o gorące brawa dla wszystkich uczestniczek dzisiejszego slamu i dla Państwa, brawo. No i nawet nikt się nie zorientował, jak przeszliśmy do kolejnego segmentu Forum Przyszłości Kultury. Nie robimy żadnej przerwy, nie wychodzimy. To będzie krótkie, konkretne, to the point. Mamy Kubę, wszystko jest w rękach Kuby. Nie boimy się, który właśnie szuka prezentacji. To jest to. Na pewno nie możecie się Państwo doczekać na pewno poznania tych odpowiedzi, poznania tych pytań, co to jest rok antyfaszystowski, kiedy się odbywa i tak dalej. Dobrze. Kuba, moderujesz? Natalia moderuje. Moderujesz? A, Natalia zaczyna, dobrze. No dobrze, to proszę Państwa, żeby tą prezentację... tak, tą prezentację już można puścić właściwie, ona już jest na... Ona już jest na... Świetnie. Dobrze, proszę Państwa, ta prezentacja jest prezentacją kolektywną.
związku z tym zapraszam poszczególne osoby w kolei, w której się zgłaszały w trakcie przygotowywania tej prezentacji i będziemy odpowiadać na pytania, które sami sobie właściwie zadaliśmy, próbując odpowiedzieć na podstawowe pytanie, czym ten rok antyfaszystowski jest. Pytanie będą za chwilę tutaj, tylko musimy tutaj wyświetlić to, co się dzieje na komputerze. Ja bym bardzo prosił. Pomoc techniczna jest potrzebna. Nie wiem, gdzie mam patrzeć nawet, gdzie jest pomoc techniczna. Proszę Państwa, tu, tam. Bardzo prosimy, żeby pokazać to, co jest na osoby, które sterują wideo na ekranie komputera. Tego komputera. Zadzwoń. Prezentacja się nazywa W stronę roku antyfaszystowskiego 2019 i są na przykład na niej dwie strzałki, żeby podkreślić, że jest to w stronę. Ja będę te pytania czytać. No nie, no bo to są piękna prezentacja jest. No tak, ale nie możemy. Nie, no ale. No nie, no to trochę. Uważaj, Agata. Przecież to tam było. No było wszystko. No właśnie. Było i się zmyło. Super. A może trzeba coś nacisnąć? Aha, rozumiem, czyli to jest awaria sprzętu. No, mówiłem, dwie strzałki. Dobrze, w stronę roku antyfaszowskiego 2019. Pierwsze pytanie. W programie Forum Przyszłości Kultury pojawia się hasło Rok Antyfaszystowski. Zaproszenie do działania. Co się za nim kryje? Kto zna odpowiedź? Ja znam i znamy je wszyscy. Po pierwsze, Rok Antyfaszystowski to bardzo szeroka, niezależna, ogólnopolska, oddolna koalicja robotnic i robotników sztuki i kultury oraz ruchów społecznych, instytucji, stowarzyszeń, NGO-sów, nie instytucji. Koalicja artystek i artystów, naukowczyń, naukowców, grup środowisk, stowarzyszeń, organizacji społecznych, aktywistek i aktywistów i wielu innych podmiotów, które wspólnie tworzą dużą sieć wydarzeń kulturalnych i społecznie zaangażowanych o charakterze antywojennym i antyfaszystowskim. Po drugie, Rok Antyfaszystowski to platforma, która łączy różne podmioty z szeroko rozumianych pól sztuki i kultury oraz zaangażowania społecznego, umożliwiając im współpracę przy organizacji różnego rodzaju wydarzeń o charakterze antywojennym i antyfaszystowskim. Czyli myślimy tutaj o wykładach, wystawach, seminariach, publikacjach, performance'ach. Wydarzenia te złożą się na całość programu Roku Antyfaszystowskiego. I po trzecie, bardzo krótkie, z punktu widzenia odbiorców. Rok antyfaszystowski to po prostu niezależna, oddolna sieć wydarzeń kulturalnych i społecznie zaangażowanych, które odbędą się w wielu instytucjach i nie instytucjach na terenie całego kraju. 1 września 2019 roku i maja 2020 roku. Świetnie przygotowana odpowiedź, tak jakbyś znała to pytanie. Anty co? Faszyzm w 2018 roku, przecież to już było i minęło, ktoś mógłby zakrzyknąć. Kto zna, kto się zmierzy z takim? Ja po prostu. Ja nie znam odpowiedzi na to pytanie, ale właśnie dlatego to pytanie będzie przedmiotem naszej wspólnej troski w ramach projektu, bo wbrew pozorom to wcale nie jest tak, że tak dobrze wiadomo, co to jest ten faszyzm. Wiadomo mniej więcej, co to było kiedyś to, ale nawet i tego nie wiadomo tak do końca, więc postaramy się też to jakoś zrozumieć, żeby to zrozumienie być może jakoś nas popchnęło w kierunku lepszego rozumienia aktualności. A ponieważ to są, właśnie ja z racji podeszłego wieku jestem odpowiedzialny za kwestie bardziej historyczne, to chciałem powiedzieć, że Polacy bardzo potrzebują dumy, którą im odebrano w jakimś sensie. Wszyscy wiemy, że w Polsce niedobrze się działo w czasie tej wojny, która zaczęła się w 1939 roku, bo to nieprzypadkowo jest 19, prawda, ta rocznica. Tak, ale Polska była
w koalicji antyfaszystowskiej, w koalicji antyhitlerowskiej była od początku do końca. Był w niej rząd londyński i ten zdradziecki komunizm. I wszyscy, i właściwie nikt tego nie kwestionował, aż do ostatnio, właśnie kiedy ja już teraz, słysząc, co się mówi o historii Polski, nie wiem, gdzie właściwie Polska była w tamtej wojnie. Chyba na wojnie z dwoma totalitaryzmami, ale nie było takiej wojny. Kim jesteście? Czy to wydarzenie ma swoją organizatorkę, może organizatora? Trochę powtórzę za Natalią. Jesteśmy szeroką, niezależną, ogólnopolską, oddolną koalicją instytucji, nie instytucji, naukowczyń, naukowców, artystek i artystów, grup, środowisk, ruchów społecznych, aktywistek i aktywistów i wiele więcej, które chcą wspólnie w 2019 i 2020 roku stworzyć dużą sieć wydarzeń kulturalnych, aktywistycznych, społecznych i nie tylko, o charakterze antyfaszystowskim i antywojennym. Nie ma jednej organizatorki nad jego kształtem, pracuje i będzie pracowało bardzo wiele różnych osób z różnych pól i środowisk, można dołączać. Skąd wziął się ten pomysł, co zrobiłyście do tej pory? A, to chyba ja mam coś tutaj powiedzieć. Zaczęło się od pomysłu na zorganizowanie antyfaszystowskiej wystawy edukacyjno-artystycznej, który narodził się w kręgu historyczek i historyków sztuki oraz artystów i artystek z Krakowa. Tutaj chyba Paweł jeszcze z nami gdzieś jest, albo przynajmniej był. Zaniepokojeni obserwowaną przez nich faszyzacją życia publicznego w Polsce, zaapelowali oni do Muzeum Narodowego w Krakowie o przygotowanie wystawy na temat zbrodniczej historii faszyzmu. Reakcja muzeum była niejasna, by nie powiedzieć wręcz wymijająca, ale idea przedstawiona przez krakowską grupę znalazła szerokie grono zwolenniczek i zwolenników i zaczęła dalej żyć własnym życiem, tak jak żyje na przykład teraz i tutaj. Propozycja grupy krakowskiej została podjęta przez Konsorcjum Praktyk Postartystycznych, czyli takiego konsorcjum, którego nikt nigdy nie widział, ale chyba gdzieś istnieje. Jest to nieformalny i interdyscyplinarny sojusz pracownic i pracowników sztuki działających na rzecz dobra wspólnego, praw kobiet, ekologii i antyfaszyzmu. Podczas zjazdu KPP w Galerii Arsenał w Poznaniu w ramach odbywającego się tam w czerwcu tego roku programu Warsztaty z Rewolucji, członkini i członkowie KPP dyskutowali o możliwości zorganizowania szerokiej sieci antyfaszystowskich działań kulturalnych i społecznie zaangażowanych w roku 2019 przy okazji obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Jednocześnie i zupełnie niezależnie, podobna idea zrodziła się w głowach grupy dyrektorek i dyrektorów publicznych instytucji kultury, którzy wystosowali list do wielu polskich publicznych instytucji, wzywając do stworzenia ogólnopolskiego programu wydarzeń o charakterze antywojennym i antyfaszystowskim. Obie grupy inicjatywne spotkały się w październiku w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie na dwudniowej sesji Robotnicy Sztuki Przeciw Faszyzmowi, gdzie wspólnie rozpoczęły pracę nad zorganizowaniem Roku Antyfaszystowskiego. Oczywiście jeszcze też szeroką grupą artystek, artystów i aktywistów i aktywistek. Obecnie jesteśmy na etapie wciągania do naszej koalicji największej liczby podmiotów, przygotowywania programu wydarzeń oraz tworzenia strony internetowej roku. 2019-2020, o którym roku mówicie? Rok antyfaszystowski symbolicznie rozpoczyna się 1 września 2019 roku, czyli w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Natomiast zakończy się równie symbolicznie 8 maja 2020, czyli w 75. rocznicę zakończenia II wojny światowej w Europie. Jednak nie trzymamy się tego tak bardzo sztywno, bo wydarzenia mogą się też w programie mogą się odbyć też wydarzenia przed 1 września 2019, jak i po 8 maja 2020. Wrzesień 2019, maj 2020. Czy to są oficjalne obchody okrągłych rocznic II wojny światowej? Rozumiem, że to jest pytanie do mnie. Nie chciałbym cię stawiać w tej dziwnej sytuacji, żebyś odpowiedział na pytania, które sam sobie zadajesz. Odpowiedź brzmi nie. Trochę dłuższa odpowiedź mogłaby być taka, że obserwując na przykład oficjalne obchody uzyskania niepodległości przez Polskę, raczej nasze sympatie dryfują w stronę street party organizowanego przez koalicję antyfaszystowską niż oficjalnego marszu. I mniej więcej tak się na tej całej, w tej układance pozycjonujemy. Nie. Skoro jest tak strasznie, to dlaczego sztuka?
Po pierwsze, nie tylko sztuka. Do programu Roku Antyfaszystowskiego mogą dołączyć dowolne wydarzenia i to nie tylko tradycyjnie rozumiane jako kulturalne. Mogą to być oczywiście wystawy, performancy, spektakle teatralne, premiery filmowe, ale równie dobrze mogą to być też wykłady, dyskusje, rozmowy, konferencje, pokazy filmów, debaty, marsze, pikiety, imprezy czy protesty. Po drugie, dlaczego nie sztuka? Antyfaszyzm w sztukach wizualnych, w filmie, teatrze czy muzyce ma swoją długą i dumną historię. Artystki i artyści wielokrotnie w historii łączyły siły z aktywistami i aktywistkami, by wspólnie stawić czoła faszystowskiemu zagrożeniu. Bezpośrednio widać z przeprowadzonego przez związaną z KPP Grupę Historyczek Sztuki researchu na temat historii antyfaszyzmu w sztukach wizualnych, które stanie się podstawą encyklopedii antyfaszyzmu w historii sztuk, kultury, idei i ruchów społecznych umieszczonej na naszej stronie internetowej Roku Antyfaszystowskiego. A co z działającymi już wcześniej? Po trzecie, chyba wszystkie zgodzimy się, że w świetle obecnej sytuacji politycznej i społecznej w Polsce taki sojusz jest potrzebny, a nawet konieczny. Ogromna większość ludzi pracujących w sektorze kultury odczuwa głębokie zaniepokojenie postępującą faszyzacją życia publicznego w kraju i na świecie. I czas, żebyśmy wszyscy wreszcie przemówili w tej sprawie jednym głosem. Dziękuję. Czyli teraz już możecie odpowiedzieć na pytanie, co z już działającymi inicjatywami antyfaszystowskimi? Oczywiście wiemy, że to nie jest tak, że nie było działalności antyfaszystowskiej przed powołaniem tej wspaniałej inicjatywy wieloletniego Roku Antyfaszystowskiego. Odwrotnie, wszystkie istniejące i działające inicjatywy antyfaszystowskie z całego kraju, z całego serca zapraszamy do współpracy z nami i wzięcia udziału w tym Roku Antyfaszystowskim. Mamy ogromny szacunek dla wszystkich osób i grup, stowarzyszeń i środowisk, które w niesprzyjających warunkach prowadzą w Polsce codziennie i na bieżąco, na wielu poziomach działania antyfaszystowskie. Bardzo zależy nam na nawiązaniu z nimi kontaktu, umożliwieniu kontaktów między różnymi podmiotami w ramach tej platformy, którą powołujemy, na wsparciu ich działalności i włączeniu do wspólnego budowania programu oraz to, co jest bardzo ważne, pomocy w tworzeniu odpowiedniego języka do mówienia też o tym projekcie i w ogóle o antyfaszyzmie. Jednym z celów Roku Antyfaszystowskiego jest przywrócenie antyfaszyzmowi należytego miejsca we współczesnej dyskusji o polityce i wprowadzenie tego pojęcia do mainstreamu myślenia, a przede wszystkim działania na polu politycznym i społecznym. Musimy trochę przyspieszyć. Kto, gdzie i kiedy? I czy są jakieś konkrety? Tak, więc program będzie dostępny na stronie internetowej, która powstaje w tym momencie i w ciągu kilku tygodni ruszy. W tym momencie prace się odbywają poprzez listę mailingową, do której można dołączać. W tym momencie jest już około 80 różnych organizacji, artystek, artystów, aktywistek, aktywistów, inicjatyw, które chcą się zaangażować w rok antyfaszystowski i jakieś działania proponują. Ten adres mailowy to jest kontakt@rokantyfaszystowski.org. Zapraszamy. Gdzie znajdę program? Macie jakąś stronę, logo? Mamy logo, ale nie wiem, właśnie się wyświetla. Jest ono wykonane przez Olę Jesionowską, która jest niestety chora i nie ma jej z nami. Ale pozdrawiamy ją. I to jest jedna z kilku wersji tego logotypu, które znajdziecie na stronie. A co do strony opowie Bogna. Tak, strony tak naprawdę jeszcze nie ma. Ona dopiero powstaje, będzie pod tym adresem Rok Antyfaszystowski, więc już w styczniu możecie szukać tam pierwszych informacji. I oprócz takiego kalendarza aktualnych wydarzeń, chcemy, żeby znalazła się tam baza wiedzy na temat antyfaszyzmu w historii sztuki, historii kultury, idei i ruchów społecznych, do których współtworzenia również serdecznie wszystkich zapraszamy, ponieważ na pewno przyda nam się więcej osób, więcej pomocy i więcej wiedzy, którą moglibyśmy tam zawrzeć. Jeżeli chcecie się zgłosić, tak jak już wspomniała moja poprzedniczka, możecie napisać na ten adres mailowy kontakt@rokantyfaszystowski.org.
Dodatkowo działamy też w social media tak zwanych, czyli będziemy mieć swojego Facebooka, Instagrama oraz YouTube'a i myślę, że to będzie, no brzmi to dziwnie, ale myślę, że to niestety jest pewien wymóg, żebyśmy się mogli wzajemnie informować i dzielić wiedzą o naszym społecznym archiwum i powstającym na żywo działalności antyfaszystowskiej w sztuce i nie tylko. Jak mogę się włączyć? Czy muszę być artystką albo instytucją, żeby wziąć udział? Każda osoba może wziąć udział, nie musi być artystką, artystą, aktywistą, aktywistką, nie musi działać w grupie, ale może działać w grupie, może być z każdego miejsca w kraju, może mieć propozycję własnego działania, które kultywuje od dłuższego czasu, może chcieć się włączyć do działań, które będą prezentowane na stronie, może mieć jakiś kapitał kulturowy i chcieć się z nim podzielić, może chcieć wesprzeć inicjatywę, która już funkcjonuje, która będzie zmapowana na stronie, może też chcieć zostać z kontaktem z osobami, które działają w jej regionie i takie wszystkie rzeczy będą platformą udostępnioną w internecie. Na stronie, jeszcze raz powtórzę, kontakt@rokantyfaszystowski.org. Wspaniale. Nie reprezentuję żadnej instytucji, nie mam wsparcia ani budżetu, ale mam pomysł na działanie w ramach Roku Antyfaszystowskiego. Co mogę zrobić? Krótka odpowiedź. Tak, to bardzo krótko. Jednym z celów istnienia koalicji jest łączenie artystek, aktywistek, działaczek i innych osób, naukowczyń, przyrodniczek, które mają pomysł na projekt, do programu z instytucjami, które mogą wesprzeć je budżetem, przestrzenią czy zapleczem organizacyjnym i infrastrukturalnym. Chodzi nam też o łączenie różnych dziedzin i różne rozumienie faszyzmu. Następne spotkanie. Kiedy i gdzie? Niestety nie ma już Lili z CSW Łaźnia, ale bardzo mnie prosiła o to, żebym przekazał, że spotykamy się w dniach 2-3 lutego albo 1-2-3 lutego w Gdańsku w Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, do którego wszyscy są bardzo serdecznie zaproszeni. Jeżeli są tym zainteresowani, to tutaj była też lista, na którą można wpisać swój adres mailowy, żeby otrzymywać informacje. Bardzo dziękujemy. Ja jeszcze dostałem tutaj wiadomość z ostatniej chwili, to jest oficjalny komunikat, że w przyszłym roku też odbędzie się Forum Przyszłości Kultury i będzie ono poświęcone walce z faszyzmem. Dobra. Zwijamy się, bo oni muszą zainstalować światło.